Dzień dobry przy mikrofonie, Jakub Dymek. I Marcin Giełza, KTS program Dwie lewe ręce. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o kontrofensywach. Tych, które za nami, które już się nie udały, i tych, które przed nami i które zapewne się nie udadzą. Na naszym własnym podwórku spojrzymy w stronę opozycji, która już niebawem będzie koalicją, koalicją rządzącą, no i która przygotowuje kontrofensywę po tym jak zatrzymała pisowską nawałnicę w poprzednich wyborach. No a teraz trzeba zacząć rolować tak zwane państwo pis wydzierać mu z rąk kolejne obszary, odwracać kolejne reformy i zmiany, które pis zaczął. No i tu powstaje bardzo duże pytanie, czy tak będzie w istocie i czy ten plan da się zrealizować. No bo żeby robić kontrofensywę, to trzeba Mieć armię w zwartym szyku bojowym, no a z tym jest pewien problem, bo ta poczwórna koalicja ma niejedną różnicę, którą będzie musiała przepracować, no i trzeba mieć jakiś plan bitwy, czytaj program całej koalicji. No a tu, jak wiemy, również dochodzi do bardzo istotnych rozdźwięków i niestety Platforma Obywatelska trwa w bardzo starej tradycji, pamiętającej jeszcze czasy popisu, to znaczy, żeby prowadzić negocjacje koalicyjne za pośrednictwem. Mediów, czy ta kontrofensywa się załamie, o tym będziemy dzisiaj dyskutować. Swoją kontrofensywę względem tego co z kolei przygotowały Paryż i Berlin chce rozpocząć, Największa partia opozycyjna, która jeszcze w tej chwili jest partią rządzącą, to znaczy nasze Prawo i Sprawiedliwość. PiS obawia się i mówi o tym zupełnie wprost, że lewicowo-liberalne elity zawiązały spisek i bolszewickimi metodami mają na celu doprowadzić do błyskawicznej federalizacji Unii Europejskiej tym samym zakończenia tysiącletnich dziejów polskiego państwa. My porozmawiamy chwilę o tym. Czy taka kontrofensywa w ogóle jest potrzebna, czy PiS zmierza tam, gdzie się toczy faktyczna bitwa, czy też rozpoczął walkę z wiatrakami, podczas gdy tak naprawdę, jest to mówiąc z Jackiem Bartosiakiem, gra o równowagę, gra o równowagę, w której my możemy po prostu nie siedzieć przy stole, dlatego, bo jedna wielka polska partia będzie w tym czasie zajęta bitwą na wojnie, której nie ma, a druga polska partia stwierdzi, że no tak wojować to nie wypada, trzeba być uśmiechniętym, preeuropejskim i ze wszystkimi się zgadzać. Co może doprowadzić do tego, że jak za kilka lat traktaty będą podpisywane, to zacznie się refleksja, dlaczego warunki są dla nas niekorzystne. No i wreszcie i tu już zmieniam ton z kpiącego, drwiącego i lekkiego, no bo przechodzimy do kontrofensywy jak najbardziej rzeczywistej i krwawej, i takiej, która działa się na polu bitwy. Mam tutaj oczywiście na myśli to, co odbywa się za naszą wschodnią granicą. Wiemy, że losy wojny ukraińsko-rosyjskiej. Są zmienne. Jeszcze do niedawna większość osób dałaby sobie uciąć prawą rękę za, broniąc tezy, że, że wojna już długo nie potrwa, że Ukraina tą wojnę wygrywa. Teraz jesteśmy po doświadczeniu nieudanej kontrofensywy i jesteśmy też po lekturze naprawdę mocnego reportażu w magazynie Time, który przedstawia, co tu dużo mówić, obraz nędzy i rozpaczy przedstawia Ukrainę jako państwo słabe, skorumpowane, jej armię jako zdemoralizowaną, jej przywódców jako niekompetentnych i umieszcza w środku obrazka samotnego Wołodymyra Zełenskiego, który chce utrzymać Ukrainę w wojnie, zainteresowanie mm, wojną podtrzymać, jakoś rozpalić na nowo w świecie, no ale z reportażu nieuchronnie przebija taka puenta, że tu już szczęśliwego zakończenia nie będzie i chciałoby się już dopisać z autora reportażu ostatnie zdanie, że chyba rację mieli ci wszyscy realiści u nas nazywani kapitulantami, którzy przewidywali, że taki czy inny Mińsk 3 będzie zakończeniem tej wojny. Zastanawiam się, Jakubie, czy, czy ja tak ten tekst czytam, czy faktycznie... Czy faktycznie przebija się już teraz z amerykańskich mediów taka w miarę spójna narracja? Realiści mieli rację. Ja myślę, że jedyną grupą lepiej poinformowaną od amerykańskich realistów byli ci, którzy słuchali naszego programu od samego początku, bo myśmy wiele tych e, nadto optymistycznych, idealistycznych, czy wprost naiwnych narracji dość konsekwentnie, jak sądzę, przebijali. Ale tak, masz oczywiście rację. Ta opowieść o tym, że nie jest tak dobra i właściwie należy przygotować się nie na ukraińskie zwycięstwo, a na ukraińską porażkę. To w amerykańskich mediach uprawiana jest nie od wczoraj i nie tak naprawdę od reportażu Timer. Ważnego, a przede wszystkim bardzo głośnego i szeroko komentowanego tekstu, do którego tu jeszcze wrócimy, ale moim zdaniem mniej więcej od roku. Od pierwszych wypowiedzi szefa Kolegium Połączonych Sztabów generała Marka Mayleja, który właśnie w grudniu 2022 roku powiedział, że Ukraina po odbiciu Charkowa i Hersonia powinna negocjować z pozycji siły. Bo więcej dużo już nie ugra. Teraz jest w momencie, w którym ta pierwsza ofensywa, kontrofensywa się jej udała. To jest doskonały moment, bo Rosja leży na łopatkach. Rzeczywiście nie widać możliwości, żeby szybko zmusztrowała jakieś większe siły. No to jest doskonały moment, żeby teraz przejść do e, negocjacji. No i wtedy Miley został e, zakrzyczany e, i duża część amerykańskiego i aparatu dyplomacji, a już na pewno mediów się od niego odcięła. Tymczasem dla mnie to był pierwszy taki czytelny znak. Oczywiście nie wyłapałem tego niejako na bieżąco. Co zajęło mi też parę miesięcy, żeby te wszystkie sygnały do, razem poskładać, ale dla mnie to był pierwszy znak tego, że mamy do czynienia z procesem, który nazwałem później oswajaniem porażki, to znaczy budowaniem takiej narracji w mediach głównego nurtu, która na wypadek porażki ukraińskiej kontrofensywy pozwoli po pierwsze powiedzieć: To nie nasza wina. Znaczy, my zrobiliśmy, co było trzeba, ostrzegaliśmy w porę, wywieszaliśmy różne czerwone flagi ostrzegawcze. Nie można nas, czyli kolektywnego Zachodu, ale też po prostu amerykańskiej administracji, teraz posądzać o to, że czegoś nie zrobiliśmy. No ale po drugie, co może nawet ważniejsze z punktu widzenia tego, czym ja się zajmuję, czyli jakby dyskursem medialnym, ta narracja służyła też temu, żeby jak najmocniej zredukować dysonans. To znaczy, kiedy Ukraina rzeczywiście w tej kontrofensywie poniesie porażkę, a dziś Właściwie chyba panuje konsensus, co do tego, z pewnymi wyjątkami, o których też powiemy, że, że ta kontrofensywa porażką jednak była, żeby redukcja dysonansu była mniejsza, żeby nie trzeba było tak nagle tłumaczyć sobie rzeczy, które spadły na nas z nieba i nie wiadomo skąd. Co ciekawe w tej informacyjnej. Odsłonie oswajania porażki, w jakimś sensie brałyby dwie strony. Udział brały dwie strony, bo był to słynny generał, słynny wywiad, przepraszam, generała założnego dla Washington Posta. Mówiliśmy o nim parę tygodni, jeśli nie miesięcy temu, w którym to załóżny jakby tłumaczył, że to jednak zachód. Przeszkadza Ukrainie i uniemożliwia skuteczną walkę. No i natychmiastowe przecieki ze strony Pentagonu, które podważały narrację założnego i które wskazywały, że nie, nie, Zachód robi wszystko w porządku, natomiast to załużne i to Ukraińcy prowadzą wojnę sowieckimi metodami. Po prostu nie umieją się zaadaptować do nowoczesnego pola walki. Ale co więcej, przetracili zbyt dużo sił w Bachmucie. W ogóle to źle podchodzą do tej kontrofensywy, bo uderzają w najbardziej mm, ufortyfikowane punkty rosyjskich linii obrony itd. I tak dalej. Także po to, żeby zbudować no, dwie opowieści, które w ostatecznym rozrachunku pozwolą uzasadnić to co, się, to, co się wydarzy, uargumentować to i tak jak mówiłem przed chwilą, zredukować dysonans, by zawsze na koniec obydwie strony, czyli i Zachód, czyli Zachodni Alianci Ukrainy i sam Kijów mogli powiedzieć, to nie my, my zrobiliśmy wszystko tak, jak należy. Polityczna, militarna, dyplomatyczna odpowiedzialność za to, że nie wyszło, tak jak miało wyjść. Nie spoczywa na naszych barkach. No, ja mogę do tego dorzucić, skoro już wspomniałeś, dyskurs, no to. Mi to trochę przypomina, zaraz będziemy używali bardzo wielu analogii historycznych, zresztą sam generał załóżny nas do tego zachęca analogiami, których, którymi on się posługuje w swoim tekście. Ale przypomina mi to nieco wojnę w Algierii. Wojnę o niepodległość Algierii, kolonialną wojnę Algierii przeciwko Francji, gdzie Algieria była zgodnie z planem wojennym Armii Wyzwolenia Narodowego podzielona na cztery wilajety. Natomiast y, dość powszechne było powiedzenie, że zwycięstwo może dać wyłącznie piąty Wilajet, a piątym Wilajetem był Nowy Jork. Krótko mówiąc, Organizacja Narodów Zjednoczonych, postrzeganie świata. Nie możemy tej wojny wygrać militarnie, natomiast możemy ją wygrać dyplomatycznie, zakładali Algierczycy, no i w sumie. W sumie mieli rację, bo później, jak już przyszło do przekazywania władzy nowemu algierskiemu rządowi, to najpierw trzeba było znaleźć jakiś rząd, bo wszystkie, wszyscy kandydaci do tej roli byli dawno rozbici, aresztowani i tak dalej. Otóż do pewnego stopnia jest podobnie na Ukrainie, to znaczy bardzo trudno sobie już na tym etapie wyobrazić scenariusz, w którym Ukraina rozbije wojska rosyjskie, wróci do granic 91 roku i tym rozstrzygnięciem militarnym narzuci następnie rozstrzygnięcie dyplomatyczne. Coraz bliżej jesteśmy wszyscy. Nie tylko Ukraińcy, ale też mam wrażenie Zachód, który Ukrainę wspiera, przyznania, że jakaś forma negocjacji i jakieś obustronne ustępstwa będą tutaj niezbędne. Mówię to z dużym żalem i bólem serca, dlatego, bo byłoby lepiej moim zdaniem i dla Ukrainy i dla społeczności międzynarodowej gdyby Rosja w przeciwieństwie do tego co miało miejsce w Gruzji otrzymała bardzo jasną lekcję że nie może siłą zmieniać granic że wtedy reakcja będzie szybka będzie dla niej bardzo niekorzystna i że lepiej się przed tym na przyszłość powstrzymywać no ale nie możemy jedynie siłą woli czy Uogólnionym wrażeniem, że mamy rację i stoimy po właściwej stronie, zmieniać faktów na placu boju. A jakie są fakty? No i tu wracam do generała załużnego. On bardzo lubi analogię do pierwszej wojny światowej. Już więcej niż jeden raz się nią posługiwał. Bardzo wiele mediów od niego tę analogię przejął. I powiada on, że tak jak na froncie zachodnim oczywiście I wojny światowej, w pewnym momencie doszło do ustabilizowania się frontu, do wojny pozycyjnej i do sytuacji, w której obydwie strony zostały zaangażowane w długą, nieprawdopodobnie krwawą wojnę pozycyjną. I tutaj ja bym to jego analogię nieco jedynie rozbudował. Otóż zgadzam się na wstępie, że to przypomina pierwszą wojnę światową pod tym względem, że obrona Kijowa była trochę jak bitwa nad Marną. Nieprzyjaciel uderza, zostaje zatrzymany na przedpolach stolicy, pokonany, odepchnięty, naród uwierzył w to, że wojnę jeszcze można wygrać. Później mamy ten okres heroiczny obrona azowstalu, odbijanie utraconych terytoriów, coś, bym, coś, co bym porównał oczywiście przy zachowaniu wszystkich proporcji do bitwy pod Werdę. No, i później mamy kontrofensywę, która mi z kolei przypomina ofensywę, którą przygotował generał Robert Nivelle, to znaczy z wielkim uczuciem, że już Niemcy na ostatnich nogach, że teraz to uderzamy, teraz ich pozamiatamy. No i oczywiście kolosalne straty. Ona się kończy niepowodzeniem. Co się wtedy dzieje? Otóż wtedy wszyscy Stany Zjednoczone. Watykan, każdy i jego matka zgłaszają się do stron walczących z propozycjami pokojowymi, i mówią: Zakończmy tą bezsensowną rzeź, ta wojna się nie może dobrze skończyć, i tak dalej, i tak dalej. Te propozycje nie zostają podjęte. A ostatecznie wojnę rozstrzyga druga bitwa nad Marną, która zatrzymuje okres niemieckich zwycięstw. No i tu na ten moment czekamy na Ukrainie, żeby coś zatrzymało, dobry moment na tej wojnie dla Rosji, a następnie ofensywa y, studni którą rozpoczyna Ferdynand Fosz, który śmiało, co yy, śmiało, znaczy ledwie co, ale i śmiało otrzymał ławę marszałka po bitwie nad Marną, i w wyniku tej ofensywy Niemcy tracą Prawie 1 200 000 żołnierzy, 390 000 wziętych do niewoli, stracone 7 000 sztuk artylerii, tony zapasów, i w gruncie rzeczy zostaje unicestwiona niemiecka zdolność do kontynuowania tej wojny. Niemiecka armia się zapada moralnie, już po prostu nie chce walczyć. Niemieckie społeczeństwo już ma dosyć tej wojny i następuje kolaps niemieckiego państwa, i w ten sposób bez zdobywania Berlina itd. doprowadza się do sytuacji, w której wojna jest przez Niemcy przegrana. Tylko tu jest jeden problem. Otóż ja mam obawę, że dokładnie ten scenariusz jest tym, który budziłby na przykład w Waszyngtonie największe przerażenie. No Amerykanie nie boją się tego, że Krym czy Donbas będzie nie po tej stronie granicy co trzeba. Z tym są w stanie żyć. To z czym by nie byli w stanie żyć, to sytuacja, którą właśnie opisałem, bo wyobraźmy sobie, że następuje kolaps państwa rosyjskiego, że ludzie wychodzą na ulicę, że mają tej wojny dosyć, że obalają Władimira Putina. Otóż mam wrażenie, że wtedy dopiero Amerykanie zaczęliby się przejmować, kto tego Putina zastąpi, czy przypadkiem nie zastąpi ktoś dużo, dużo gorszy, bo w Rosji. Wiara w to, że demokraci nastaną, jest we mnie zawsze umiarkowana. Celnie mówił Oscar Wilde, że w Rosji wszystko jest do pomyślenia oprócz zmiany na lepsze. A pamiętajmy, że jest też taką bardzo długą tradycją dziejową bardzo wielu narodów. Co poświadczy marszałek McMahon, marszałek Hindenburg i tak dalej, że naród pokonany wybiera sobie na przywódcę wojskowego. I już widzę, jak jakiś generał zastępuje zhańbionego e, Putina. No i druga rzecz, której Amerykanie mogliby się bać, gdyby nastąpił kolaps rosyjskiego państwa, i ona na przykład nie byłoby w stanie zapanować nad całością swojego terytorium, to zaraz mogłoby nam się namnożyć na przykład 5, 10 nowych mocarstw atomowych. Nagle by się okazało, że Dagestan albo Tatarstan zostaną mocarstwami atomowymi. Ehm, no i wtedy. Ktoś musiałby ten cały bałagan pozbierać. Może lepiej zakonserwować Rosję taką, jaka jest, aniżeli dostać Rosję jeszcze gorszą. W tym razie do tak zwanego Chicken Speech George'a e, Busha. E w kontekście dekolonizacji i upadku Rosji, po tym jak światobiegłe zdjęcia zmachaczkały młodych dagestańskich chłopaków szukających Żydów na lotnisku, by sprawdzić im paszporty, ktoś bardzo błyskotliwie napisał na Twitterze, zwanym również X-em, jeżeli to jest ta rosyjska elita, która ma przeprowadzać dekolonizację na gruzach państwa rosyjskiego, to ja bym się dwa razy zastanowił. No jest bardzo to jest bardzo to złośliwe, bardzo to celne, bardzo to mm, w upiorny sposób zabawne, ale, ale moim zdaniem warto to przypominać. Nie? Znaczy, to są, nie żebym miał jakąś wybitną wiedzę na temat wewnętrznych polityk republik rosyjskich, ale często rozmawiam z ludźmi trochę mądrzejszymi ode mnie w tym temacie i oni, za, którzy, ludźmi, którzy zajmują się, wiesz, Kaukazem Północnym, albo właśnie, albo właśnie polityką. Mm rosyjskich tzw. republik etnicznych i oni wszyscy, wszyscy mówią, że tam naprawdę nie ma wielkiego apetytu na demokrację, a wywołanie jakiejś wewnętrznej rosyjskiej wojny po liniach właśnie narodowo-religijnych to pomysł naprawdę dużo, dużo gorszy niż to upiorne status quo, które jest. Ale to była anegdota, natomiast ja chciałem powiedzieć dla porządku tej rozmowy, że choć ty cofnąłeś się do pierwszej wojny światowej, to Nasz dzisiejszy program wymaga się cofnięcia trochę mniejszej perspektywy o kilka dni i powiedzenia, o jakich tekstach my właściwie tu dzisiaj rozmawiamy? Znaczy, uczciwość nakazuje powiedzieć, o czym tu mowa. Znaczy, po pierwsze rozmawiamy w kontekście porażki ukraińskiej kontrofensywy o głośnym reportażu magazynu Time, o załańskim, właśnie okładkowym tekście który przekonuje, który w ogóle jest dla Załońskiego bardzo przychylny, bo to jest tekst, który rysuje sylwetkę ukraińskiego prezydenta jako tak naprawdę ostatniego wiernego z wiernych, tak? tego przywódcę, który tak naprawdę jest otoczony gronem już coraz bardziej rozczarowanych, skorumpowanych, cynicznych elit, ale sam, dźwigając to brzemię historii do końca, wbrew faktom, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew przytłaczającej niechęci rosnącej opinii międzynarodowej, sam wierzy. Więc tak naprawdę rama narracyjna, w jakiej ten reportaż o Zeleńskim jest osadzony, jest dla niego fundamentalnie korzystna. Więc też ci, którzy tak. piszą, że jest to o, antyukraińska propaganda albo jakiś taki hatchet job e, obliczony na załatwienie Zeleńskiego, moim zdaniem racji nie mają. To nie jest hmm. tekst, który ma on, Zeleńskiego... On jest, on jest... On jest, on jest przychylny zełańskiemu, natomiast jest dość antyukraiński. Okej, okay, to, okay, to się może za chwilę pospieramy, ale, ale generalnie chodzi o to, że ten tekst. Um, akurat dla samego Załońskiego przychylny jest, natomiast obraz rzeczywiście, yy, pospieramy się, by się nie pospieramy, bo się w jakimś sensie zgadzam, obraz całej reszty aparatu władzy i państwa ukraińskiego, jaki się z niego wyłania, jest jednoznacznie negatywny. No, tam są opowieści o oddziałach, które nie chcą realizować rozkazów, które przychodzą ze sztabu, bo gdy sztab mówi, że macie odbić jakieś tam pozycje, miasteczko czy wieś, to dowódcy odpisują, yy, czy odzwaniają, lub wysyłają szyfrogram, nie wiem jak to działa. W każdym razie odpowiadają odmownie, mówią, nie, po prostu nie pójdziemy na te pozycje, bo nawet gdybyśmy chcieli. Nie chcemy, ale gdybyśmy chcieli, to nie mamy kim? Tam są opowieści o urzędnikach, którzy to cytat, kradną, jakby jutra miało nie być. Są tam opowieści o. Członkach samej administracji załońskiego, którzy na przykład pracują w jakimś ministerstwie, które nadzoruje spółki z danego sektora, na przykład sektora energetycznego, no i nie wiedzieć czemu, no, świetne interesy w tym sektorze energetycznym robi brat takiego ministra i dobrze mu się wiedzie i w ogóle biznes, biznes się świetnie kręci. Tam jest opowiedziana anegdota, jak to jedna spółka energetyczna pobiera dalej dotacje z budżetu centralnego państwa ukraińskiego, pomimo że te instalacje energetyczne, którymi miały aby operować, już dawno są na terenach okupowanych przez Rosję i nie działają, ale dotacje na nie pobiera, no bo dlaczego, dlaczego nie? No więc ten tekst opowiada o. Tak, tak. I kiedy Zełańskiemu zaproponowano, żeby dla oczyszczenia atmosfery wykluczył tego doradcę z grona swojego najbliższego otoczenia polityczno- doradczego, no to Zełański miał odmówić i ten doradca z dziennikarzem, który napisał ten artykuł, w pewnym momencie przerywa rozmowę, twierdząc, że prezydent go wzywa jak na zamówienie. Tak, 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 tak. Więc ten no, obraz, obraz jest, jest dość słaby. Drugi tekst, o którym rozmawiamy, to rzecz jeszcze świeższa, to wczorajsza, bo w ogóle dzisiejszy. Tekst generała Załóżnego, inny niż ten wywiad w Washington Post, o którym opowiadałem, dla magazynu, dla pisma The Economist, w którym to Załużny przyznaje, że wojna weszła w fazę pata. W fazę pozycyjną, w, w fazę stagnacji. Pisze wprost już, że to nie jest wojna manewrowa, tylko wojna, która będzie jeszcze w takich. Liniach e, w okopach i w, wokół utrwalonej linii frontu trwać jeszcze bardzo, bardzo długo. Co więcej, Załóżny tam przyznaje parę rzeczy, które nigdy by nie przeszły chyba przez usta polskim komentatorom. Poprawcie mnie w komentarzach do, do tego e, programu, jeżeli się mylę, ale Załóżny tam mówi, że Rosja się adaptuje że jest w stanie produkować y, amunicję i wymyślać y, amunicję, rakiety, coraz stanowsze technologie zakłócania tam dronów, czy, lep czy lepszą obronę przeciwpowietrzną, a co więcej, jest w stanie te nowoczesne, technologiczne y, usprawnienia wdrażać na żywo, na y, polu bitwy. Pisze tam, y, czy mówi załóżny, y, że Rosja w ogóle jest w stanie dość płynnie zmieniać y, taktykę, że sankcji nie złamały jej y, gospodarki i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, pisze tam wiele rzeczy, które gdyby wyszły nie spod pióra dowodzącego sił zbrojnych Ukrainy, to zostałyby bez wątpienia w Polsce uznane za po prostu pro-rosyjską propagandę. No bo i my byliśmy przecież przez całe miesiące jeśli nie lata, karmieni taką wizją, w której... Em, wycofanie się z Rosji, IKEA i McDonald'sa kompletnie dewastuje rosyjską gospodarkę, wyprowadza ludzi na ulicę, ci ludzie obalają reżim Putina siłą i instalują tam jakąś demokrację. Nie ma tu wiele przesady, no, możecie myśleć, że się tylko tutaj bawię i wykpiwam, ale sam osobiście odpierałem takie wiadomości w, w mediach społecznościowych, gdy pisałem o sankcjach i w odpowiedzi na moje teksty o sankcjach, które przekonywały, że to naprawdę nie będzie taka łatwa przeprawa, czytelnicy i czytelniczki odpisywali mi, że się mylę, bo no właśnie wycofanie się z Rosji McDonald's, H&M, u i Ikei doprowadzi do kolapsu państwa rosyjskiego. A, ja a nie Rosja wiem, to o czym mówię. a Rosja to gospodarka wielkości Hiszpanii. No to wyobraźcie sobie, że cały świat nałożyłby sankcje na Hiszpanię, ile by sobie Hiszpania była w stanie um, podziałać jako normalne państwo spełniające podstawowe zadania względem swoich obywateli. No, jak się okazuje, Rosja jest w stanie nie tylko normalnie w miarę funkcjonować, jest w stanie jeszcze prowadzić wojnę. Nie no, co więcej, stanie też zwiększać produkcję zbrojeniową. O tym mówiła w niedawnym wywiadzie Fiona Hill. No, I on też będę dzisiaj cytował i za chwilę powiem więcej. No ale byliśmy karmieni takimi narracjami, no właśnie, w której ro, gospodarka rosyjska y, upada, w której ci wojskowi jakby niczego kompletnie nie potrafią. No był ten cały mem, który, który krążył i latami robił karierę, y, że Rosja to nie tylko nie druga armia na świecie, ale druga armia na Ukrainie. Tak? Były te wszystkie opowieści tak, o tym, że ta, y, że, że ta armia jest tak nieudolna, że Rosjan. Że, ukraińskie babuszki są w stanie z Trącać drony za pomocą słoika, kiszonek albo konfitur, a ukraińscy Romowie y, dowoli kradną sobie i uprowadzają rosyjskie czołgi za pomocą swoich własnych ciągników. Znaczy, tej propagandy była masa. Czoł Czołgom zrywają się gąsienice, od transporterów opancerzonych odpadają koła, artyleria nie chce strzelać, y, 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 aprowizacja nie działa. To było. Y, ten wizerunek był tak bardzo utrwalony że w gruncie rzeczy w pewnym momencie trzeba było zacząć coś z nim robić, dlatego, bo powstawało wrażenie, że Ukrainie to nawet nie trzeba pomagać, no bo to rosyjska armia sama się rozleci za sprawą strat marszowych, zanim w ogóle dojdzie do pola bitwy. No, więc właśnie i temu, temu służył ten proces y, redukcji dysonansu, o którym mówiłem na początku. No i na tle tej propagandy, tak, wychodzi generał, generał Załóżny i mówi, że no, nie przykro nam, znaczy tutaj y, idzie nam gorzej niż myśleliśmy, ofensywa się w jakimś sensie nie udała, potrzebujemy pomocy i to w jeszcze wielu nowych dziedzinach, to znaczy nie tylko zwykłej amunicji i y, y, Artylerii, ale także on tam wymienia po kolei lotnictwo, e, działania antydronowe, obrona przeciwlotnicza, wojna elektromagnetyczna, tam zagłuszarki, e, ekwipunek do rozminowywania, nowe technologie do rozminowywania. Tam ja wymienia chyba z dziesięć różnych obszarów e, nowoczesnego prowadzenia bitwy, czy nowoczesnego prowadzenia wojny, w których niezbędna jest natychmiastowa pomoc, bo inaczej nic tam się nie ruszy. Czym tak naprawdę właśnie niweczy też ten obraz armii rosyjskiej, jako niezwykle tak naprawdę zapóźnionej że tak zapóźniony, że tam właściwie nie potrzeba. Niczego więcej, ponad być może terminowe dostawy amunicji, żeby ich szybko stamtąd przegnać, No bo skoro oni, bo tak nam kazano wierzyć, skoro oni walczą tylko radzieckimi jeszcze czołgami z czasów II wojny światowej, wygrzebanymi gdzieś z zauralskich magazynów, no to właściwie ta armia, tak jak mówisz, sama powinna się rozpaść. I to są te dwa teksty, które ustawiły kontekst tej dyskusji międzynarodowej w ostatnim tygodniu, i o nich dzisiaj rozmawiamy, czyli załóżne dla ekonomista i Reportaż Tajma o, o Zełańskim, który, który sam na plecach dźwiga to, czego ukraińskie państwo dźwignąć nie chce. Ale oczywiście to jest to, co najnowsze, natomiast cały szerszy kontekst, moim zdaniem, ustawiło już tak naprawdę to pierwsze półrocze, gdy frakcja idealistów, naiwniaków e, cały czas przekonywała nas, że e, oczy nas okomują. E? Who would you believe? Me or your lying eyes? A? Mówili, że jednak e, nie widzimy na własne oczy tego, co, co widzimy na własne oczy i że tak naprawdę ofensywa idzie świetnie, tylko my tego nie chcemy zauważyć. E, no i frakcja tych no właśnie realistów, o których jeszcze po, e, powiem, że to nie jest wyłącznie John Mearsheimer, albo nawet przede wszystkim nie jest to John Mearsheimer, e, mówiła, e, że wcale tak dobrze nie jest i trzeba szybko, e, szybko zrekalibrować pewne opowieści, które sobie opowiadamy, żeby później nie być e, zaskoczonym. No a idzie trudna, bolesna Zima, i ta zima może, jak sądzę, wielu polskim obserwatorom przynieść jeszcze bardzo negatywne zaskoczenie. No i moim zdaniem, kluczowym teraz jest trzymając się tej analogii z pierwszej wojny światowej, żeby przetrwać ten rok najgorszy rok 1917, a konkretnie zimę z roku 17 na, na 18, kiedy również wydawało się, że państwa centralne już po prostu wojny wygrać muszą. Rosja z, z wojny wypadła, Ameryka jeszcze do niej tak naprawdę. Nie weszła. Udało się wtedy um, e, znaleźć odpowiedniego człowieka po stronie wojskowej. To był Ferdynand Fosz po stronie po stronie politycznej to był Georges Clemenceau. No i tu też mamy dwóch kandydatów do tej roli. Fosz się sam nasuwa, to znaczy założny powinien dostać bławę marszałka Ukrainy albo hetmana i, i powinno się go wysforować na tego, który, który podniesie morale żołnierzy, a z kolei, kolei Zełański powinien być tym, który będzie pilnował, żeby świat Ukrainy nie porzucił. Jest to dla niego coraz trudniejsze z kilku powodów. Ten tekst w magazynie Time doskonale to obrazuje. Mianowicie jego autor przypomina, że kiedy Zełański przemawiał poprzednim razem w Kapitolu, na Kapitolu, to jego wystąpienie zostało 13 razy przerwane owacjami nastojąco przez amerykańskich polityków. Tym razem, kiedy ostatnio zełański przybył do Ameryki, okazało się niemożliwym, żeby w ogóle Mógł w takiej konwencji wystąpić. Zorganizowano mu jedynie dużo skromniejsze spotkania z amerykańskimi politykami, w dużej mierze toczące się za. Zamkniętymi drzwiami. Podobna atmosfera tych rozmów była szczególnie zła. Politycy amerykańscy dopytywali bowiem głównie: Czy jeżeli nie damy Wam X, to nadal będziecie mogli walczyć? Czy jeżeli nie przekażemy Y, to czy straty będą bardzo istotne? I krótko mówiąc, raczej starali się wygaszać um, swoje zobowiązania, ograniczać ukraińskie oczekiwania, aniżeli rozbudzać je. Um, wobec tego niepowodzenia, ponoć sztab zełońskiego starał się o to, żeby chociaż mieć jakiś głośny wywiad. Um, Skontaktowano się z redakcją Fox News, który odmówił. Skontaktowano się z Oprah Winfrey dla równowagi, która odmówiła. Ponoć niedawny kandydat na prezydenta Ted Cruz ostentacyjnie przeszedł z 20-minutowym opóźnieniem na spotkanie z Zełęskim. Wszystko to zaczyna wskazywać na jedną rzecz, według mnie dla Ukrainy, pośrednio też dla nas, szczególnie niepokojącą. Otóż jeszcze jakiś czas temu było tak, że karta ukraińska. W polityce wewnętrznej ważnych światowych mocarstw to była karta bijąca używało się karty ukraińskiej, żeby zdobywać punkty polityczne, zwłaszcza w okresie przedwyborczym. No, dość powiedzieć, Boris Johnson ilekroć miał kolejny skandal na głowie, ile jakaś afera się kręciła, to mówił, podstawiamy samolot, lecimy do Kijowa, albo do Lwowa, ponieważ wtedy mogę sobie zrobić zdjęcia z Zeleńskim, przejść się ulicą, zobaczyć jak zwykli Ukraińcy osierają łzy wzruszenia na widok tak sprawdzonego sojusznika walczącej Ukrainy, no i wtedy faktycznie Johnson wyglądał jak taka, jako taka postać, może nie Churchillowska, no ale już... Na pewno nie wyglądał tak śmiesznie jak, jak w kraju. Giorgia Meloni, która no, musiała coś zrobić, żeby się zdediabolizować i przeprowadzić autodefaszyzację, entuzjastycznie poparła Ukrainę. No i zwróćmy uwagę, że nawet najbardziej mainstreamowe pismo zaczęły mówić, że no, Meloni dowiodła, że przecież nie może należeć do skrajnej prawicy, jeżeli popiera pułk Azow i że w istocie rzeczy nawet ci jej zwolennicy, osoby związane z jej partią, które nie popierały tego zwrotu proukraińskiego, które nie popierały zresztą w ogóle tych działań mających na cel złagodzenie wizerunku, pytały gdzie ducze, gdzie rzymski salut, gdzie czarne koszule, zaczęły być nazywane w mediach głównonurtowych zwolennikami nurtu narodowo-rewolucyjnego w ramach partii politykami średnio starszego pokolenia, patrzącymi nostalgicznie na lata 20. i 30 włoskiej historii, ale już słowo na F nikomu nie przechodziło przez usta. No, przypomnę kampanię wyborczą we Francji, gdzie Emmanuel Macron, wcześniej bardzo skrętnie ukrywający, co tam Ukrainie dostarczają i tak dalej, już czytuł, dlatego w słupkach później Instytutu Kilońskiego <grym> nie było nic widać, no to ujawnił coś w czasie kampanii wyborczej. Ciężka artyleria, samonaprowadzające pociski przeciwpancerne, etc. Mówił Marine Le Pen, że kiedy kiedy ja rozmawiam z Putinem, to rozmawiam z przywódcą obcego mocarstwa, pani rozmawia ze swoim bankierem. No, okazało się, że to była karta bijąca. Swoją drogą Zełęski się bezpośrednio zaangażował w wybory francuskie. Dzisiaj o tym nie pamiętamy, ale on przecież powiedział, że mam znakomite relacje z moim przyjacielem Emanuelem, który jest także przyjacielem Ukrainy i mam nadzieję mieć je dalej. Po wyborach Marine Le Pen wlepiono zakaz wjazdu na Ukrainę, więc już jeśli, jeśli można bardziej się zaangażować w wybory w obcym kraju, to nie wiem jak można to zrobić. Jedynym politykiem, który absolutnie nie zrewidował swojego prorosyjskiego stanowiska był Erik Zemur i jak pamiętamy zaliczył spektakularną klęskę i przyłożył po prostu tak dzik w sosnę z kolejnymi wypowiedziami, że, że Kijów to rosyjskie miasto i tak dalej. Krótko mówiąc, to była karta, którą naprawdę się dawało coś ugrać w polityce. Otóż zaczynam mieć obawę, że zaczyna być odwrotnie. To znaczy teraz jest tak, że jak polityk chce zapunktować, to mówi coś antyukraińskiego. To przychodzi 20 minut spóźniony na spotkanie z Zełęńskim. To zaczyna wychodzić na konferencję prasową i mówić, my patrzymy Bidenowi na ręce i sprawdzamy, ile on tam tych miliardów pieniędzy od ciężko pracujących Amerykanów przekazuje Ukrainie, gdzie te pieniądze są następnie rozkradane, wydawane na byle co um, i, um, i przekazywane do rąk skorumpowanych wschodnioeuropejskich oligarchów. Już trzeba wsparcie dla Ukrainy Pakietować z pieniędzmi dla Izraela, z pieniędzmi na wzmocnienie granicy amerykańsko-meksykańskiej, bo już hasło wsparcie dla Ukrainy samo w sobie zaczyna wyglądać słabo. Już w krajach zachodnioeuropejskich zaczyna się grać kartą, no wiecie, my pomagamy, bo dostaniemy kontrakty, bo to dobre dla naszej zbrojeniówki. Już nawet w krajach najbardziej entuzjastycznie nastawionych typu Polska widzimy po stronie rządzących wypowiedzi... Mm, Chłodne, sceptyczne, y, dlatego bo, y, bo poczuli oni, że, że, że można na porę ukraińskości głosy y, tracić, y, a nawet y, wśród y, dziennikarzy coraz częściej spotykam się z takim komentarzem, który mniej więcej można tak podsumować, dalej będę wspierał Ukrainę, bo to jest w naszym interesie, ale już te wszystkie nakładki żółto-niebieskie, mm -hmm, już mm -hmm. ten cały entuzjazm, mm -hmm. tego nie. Um, tak, więc... ale spotykasz się z takimi wypowiedziami, tak, że ktoś tak ci. Tak, tak. Spotykam się przyznaje. z takimi wypowiedziami, że, mm. ludzie, że ludzie mówią: um, Po tym, co Zełęski powiedział w ONZ-cie, po tym, jak tam doczytałem na temat tego zboża. Że to jednak nie jest tak, że te pieniądze trafiają wprost do walczących ukraińskich żołnierzy, i że tu się sprzedaje zboże na giełdzie w Amsterdamie, następnie kupuje się za to drony i przekazuje się ukraińskim żołnierzom. Nie, sprzedaje się na giełdzie w Amsterdamie, następnie spółka zarejestrowana w Holandii albo na Cyprze z tego inkasuje pieniądze, nie płaci żadnych podatków na Ukrainie, a jeszcze ta sama spółka pomaga Białorusi obchodzić sankcje i Rosji nałożone na nie, no bo oligarchom to przede wszystkim muszą się zgadzać pieniądze, a oni w myśl zasady portfolio współpracują ze wszystkimi, z Rosjanami i Białorusinami, czemu nie również. Znaczy, jak do ludzi docierają te informacje, i one nie docierają już tak jedna po drugiej. Tak jak my w naszym podcaście tak sączyliśmy. Że tam w jednym odcinku powiedzieliśmy, że z tym zbożem to nie jest do końca tak. Za parę miesięcy powiedzieliśmy, że no, no są problemy z korupcją na Ukrainie. A, a bardzo wielu ludzi dostało wszystkie te informacje ciągiem w ciągu kilku tygodni. <laughs> no, um... I, jest... to, I to wywołuje szoka. Czyli, jeśli ktoś, tu ostatnie zdanie powiem, jeżeli ktoś do tej pory tylko żył w świecie e, slawa Ukrainii, e, żył w świecie, w którym e, wiesz. E, Wołodymyr Zeleński był, jak to sobie czasami dworuje Zbigniew Parafianowicz, mahatmom Zełańskim, po prostu duchowym przywódcą całego cywilizowanego świata. Jeżeli ktoś kojarzył zełańskiego z tych wypowiedzi a Bruce Willis w latach 90 nie potrzebuje podwózki, tylko amunicję. I nagle czyta ten artykuł w Tajmie, gdzie ma Skorumpowanych oligarchów, skorumpowanych ukraińskich polityków, żołnierzy, którzy odmawiają wykonywania rozkazów, żołnierzy, którzy, których trzeba, czy cywilów poborowych, których trzeba łapać, zatrzymując jadące w kierunku Polski pociągi i autobusy i wyładowywać ich, żeby w ogóle chcieli w wojsku służyć. Jeżeli ma kolejnych doradców Załońskiego, którzy zdaje się, nic innego w ogóle nie chcą robić, tylko opowiadać amerykańskim dziennikarzom, jak to fatalnie wojna idzie i jak, jak źle jest wysiłek wojenny skoordynowany, no to na koniec tego wszystkiego ten człowiek, który to czyta mówi, no to, to my mamy takie kolosalne poświęcenia ponosić, jak oni sami nie chcą tych poświęceń ponosić, albo w wersji light my mamy te wielkie poświęcenia ponosić, jak ta wojna i tak się nie skończy dobrze? To jest też doskonały dowód na to, że warto było mieć trzeźwą, realistyczną, pozbawioną takich emocjonalnych uniesień, postawy od początku, bo wtedy się jest mniej narażonym na ten szok poznawczy, zawód i rozgoryczenie później. I to jest moim zdaniem doskonały moment, żeby zadać pytanie takim kibicom Ukrainy, jak Sławek Sierakowski, Timothy Snyder, czy Ann Applebaum, czy w tym momencie czują się, czy jak się czują w ogóle, ze swoim prognozowaniem zwycięstwa, swoimi opowieściami o tym, że wystarczy tylko drona kupić, albo, że właściwie to Ukraina już te Wojnę wygrała, tylko my tego nie chcemy zauważyć, no i po prostu tylko głupi Zachód się oszukuje, że jest gorzej niż jest, a w rzeczywistości wszystko idzie świetnie. Słowem to jest moment, ja nie łudzę się, że ktoś to w polskiej głównonurtowej prasie zrobi, ale słowem to jest taki moment, w którym wypadałoby zadać taki tekst, znaczy napisać tekst, który zadałby kilka tych trudnych i wiercących pytań. Zadać taki tekst też można byłoby paru lepszym Te... piórom w głównonurtowych pismach. <laughs> który postawiłby kilka tych trudnych pytań, tak, no. jak się czują ludzie, którzy przekonywali, że e, wojna idzie e, świetnie, tak, jak, e, co zrobić z ich diagnozami, znaczy gdzie teraz wsadzić sobie ich przewidywania, e, jak w ogóle im zaufać i tak dalej, i tak dalej, bo to też jest pytanie, e, które pojawia się w moim wywiadzie z Lily e, Lynch, o którym, do którego zaraz przejdę, to jest pytanie, czy zbudowanie tak wygórowanych oczekiwań nie ustawiło Ukrainy na porażkę. To znaczy, czy przekonując, że Rosja jest do pokonania w trzy tygodnie, za chwilę już, co się działo przy okazji tzw. puczu Prygorzyna? Czytaliśmy od polskich analityków tweety, które mówiły, że za chwilę kolejne rosyjskie dywizje będą poddawać się Ukraińcom na drodze do Moskwy. Tak, znaczy literalnie mhm. czytaliśmy, że za chwilę yy... Znaczy skarba się po prostu podda, no już nie mam lepszych słów, to się po prostu tak, wydarzy. Ale... Putin od półtora roku umiera na ten sam zawał serca, tego samego raka i co tam jeszcze miało mu dolegać? Albo inaczej, znaczy Putin jest jednym człowiekiem, który przeżył e, raka mózgu, paraliż, e, zawał e, i COVID i niedowład ręki w jednym tylko tygodniu. E, więc to, i, to jest pytanie, które, które również tutaj nad tą dyskusją wisi, to znaczy, czy zbudowanie takich oczekiwań de facto nie dołożyło się do ukraińskiej porażki? E, I czy mhm. tworząc taką rzeczywistość, w której jesteśmy przekonywani, że to jest sprint, a nie maraton, e, ostatecznie znaczy stworzyliśmy okoliczności, z których Ukraińska wyjść Ukraina wyjść zwycięsko e, nie może. To oczywiście nie jest przytyk tylko do tych e, trzech osób, które wymieniłem przed chwilą, to jest przytyk także do takich ludzi jak nie wiem. E, były główno dowodzący sił NATO w Europie, generał Ben Hodges, który opowiadał e, od stycznia, że Kijów, Kijów, Krym jest e, w zasięgu ukraińskich sił zbrojnych i właściwie należy tylko się spodziewać kiedy. Nie czy, ale kiedy on zostanie odbity, czy to będzie w marcu, czy w kwietniu, i on tak z każdym miesiącem swoje prognozy odkładał. To znaczy najpierw mówił, że to będzie już wczesną wiosną, potem że późną, potem że późnym latem, ale cały czas do końca przekonywał każdego dziennikarza, który chciał z nim rozmawiać, że właściwie kwestia Krymu no to jest to jest taka sprawa techniczna, no, że wystarczy, żeby Ukraińcy chcieli, a a na ten Krym wejdą. Um, w tej całej atmosferze Lily Lynch, założycielka magazynu Balkanest i e, członkini Alameda Institute i jej autorka pisma New Statesman chociażby, napisała kilka tygodni temu taki tekst pod tytułem Realiści mieli rację. I on oczywiście musiał zdetonować całą debatę, bo jak ludzie słyszą realiści, to myślą tak naprawdę rusofile. I, mhm. i, I dostają piany na samo, na samo to słowo. A w, a w tym tekście, jakby Lynch po prostu stara się, stara się pokazać to, co chyba też wszyscy trzeźwi obserwatorzy wojny no, widzieli już od dłuższego czasu, a mianowicie to, że y, idziemy ku y, wojnie pozycyjnej, y, że nie będzie żadnego jednoznacznego militarnego triumfu, y, który rzuci Rosję na łopatki i doprowadzi do tego, że no, że Rosja się po prostu rozpadnie. Tak? Że, ten, że ta wizja ukraińskiego zwycięstwa, tak jak ją zdefiniowała sama Ukraina, czyli powrót do granic z 91 roku, unilateralne wycofanie się wojsk rosyjskich, co tam jeszcze było na tej liście żądań, reparacje i, i tak dalej, no jest po prostu nie do osiągnięcia. Sądzenie zbrodniarzy wojennych. Sądzenie zbrodniarzy no To ostatnie jest bardzo, moim zdaniem, słusznym i postulatem, którego domagałbym się nie tylko w kontekście tego konfliktu wojen zbrojnego, ale wielu innych. Ale no tak, bo to to wizja Władimira Putina, stającego przed Trybunałem w Hadze, jest nadal bardzo odległa. Bardzo odległa, tak. No więc Lynch napisała, zebrała opinie różnych realistów ze sobą i pokazała, w, gdzie mieli oni rację, czy gdzie jakby te ich dość pesymistyczne prognozy na temat rozwoju kontrowersywy się sprawdziły. Ale moim zdaniem ona mówi coś nawet ważniejszego. To znaczy, już nie tylko to jest spór o to, kto miał rację, realiści czy idealiści, bo Fortuna oczywiście mogła rozstrzygnąć na rzecz jednych albo drugich, chociaż oczywiście rozstrzygnęła, co mnie nie dziwi, na rzecz bardziej realistów niż idealistów, ale on mówi coś jeszcze innego. Znaczy ona próbuje nas przekonać, że realiści mieli rację w innym fundamentalnym osądzie, mianowicie w tym osądzie, który mówi, że nigdy, nawet w tej szczytowej fazie euforii, nigdy tak naprawdę deklaracje Zachodu nie współgrały z wolą Zachodu do pomocy Ukrainie. Znaczy, i, i jej zdaniem, i znowu tu mi się pozostaje tylko zgodzić, jej zdaniem mm, najdobitniejszym chyba dowodem na to był rezultat szczytu NATO w Wilnie. To znaczy, kiedy to nie politycy rusofilscy, tak, nie jakiś duch szredera, Wiktor Orban albo Janis Varoufakis powiedzieli otwarte nie Ukrainie w NATO, tylko zrobił to Joe Biden znaczy powiedział po prostu nie, no dopóki ten konflikt trwa nie ma żadnych planów przyjmowania Ukrainy do NATO i trzeba to odłożyć nie będzie żadnej mapy drogowej, nie będzie żadnych dziesięciu punktów, nie będzie żadnego NATO, BIS po prostu na razie temat spada z agendy i koniec i Lynch moim zdaniem trafnie używa chociażby tego argumentu żeby pokazać, że tu nie chodzi o właśnie o ludzie, tu nie chodzi o opinie ludzi o rusofilskich poglądach czy o, taki, czy o poglądach czy o poglądy ludzi, którzy chcieliby nie wiem, niuansować albo wybielać, albo usprawiedliwiać zbrodę czy w ogóle podważać um, nielegalność i nieprawość rosyjskiej inwazji. Nie, tu chodzi o to, że sam establishment nigdy nie myślał tego, co mówi i nigdy nie chciał pójść tak daleko, jak szły te deklaracje, e, a jedynie realiści polityczni, nie wiem, Stephen Walt, Patrick Porter, Steven Wertheim, e, Samuel Moyne, Emma Ashford, e, tylko ci ludzie mieli jakby odwagę i... Kiedyś by się powiedziało, że jaja, teraz to już jakby myślę, że niepoprawne, ale mieli odwagę i pewien gravitas, o, żeby mówić to, czego establishment mówić nie chciał. I mówili te bolesne, trudne, czasami straszne, no, tragiczne rzeczy, ale mówili je dość otwarcie. Był taki, już obiecuję, zaraz się zamknę, był taki świetny tekst Stevena Walta, to jest taki słynny realista, współpracownik profesora Mersheimera, też znany przeciwnik inwazji Iraku. I był taki słynny tekst Stevena Walta, gdy on został zaproszony po raz pierwszy chyba w swoim życiu na forum bezpieczeństwa w Monachium, czyli taką główną imprezę NATO i, i, i sojuszu północnoatlantyckiego, gdzie tam wszyscy przyjeżdżają dawać jakby piękne wykłady, o jedności, braterstwie, o tam determinacji. I Stephen Walt wrócił z tego szczytu NATO, taki trochę zakołowany, przestraszony i napisał taki wielki tekst dla Foreign Affairs chyba, w którym napisał ej, słuchajcie, ale wiecie, ja to odkryłem, że ci ludzie na korytarzach mówią zupełnie co innego niż z podium. I Ci sami ludzie, którzy wdrapują się na podium, żeby powiedzieć: Jesteśmy silni, zwarci, gotowi, nigdy Ukrainy nie odpuścimy, jesteśmy zdeterminowani jak nigdy, blok europejski czy blok zachodni mówi jednym głosem, schodzą z tego podium. I zaczepiają mnie w kuluarach i mówią, ale ja tak nie myślę wcale. Ja, to, ja, to, ja, ja, ja nie uważam tego, co powiedziałem. I, i, I to jest ciekawe, że ostatecznie właśnie to, to, to realiści, tacy, tacy jak ci wymienieni przeze mnie przed chwilą, e, szarpnęli się, żeby zedrzeć tę kurtynę, żeby pokazać, słuchajcie, ta retoryka nie odpowiada czynom. Po prostu za tymi słowami nie idą realne zobowiązania. E, nikt nie ma tyle woli, żeby naprawdę. Dążyć do rosyjskiej porażki. Znaczy, wiele państw ma wolę, żeby walczyć o ukraińskie przetrwanie, ale nie jednocześnie o to, by pokonać Rosję. Co więcej, wiele stolic się tego dalej boi. A w Polsce było to używane jako taka pałka na Macrona, przede wszystkim na Niemców, na Scholza, że oni. Co najwyżej to nie chcą ukraiński klęski, ale nawet nie ukraińskiego zwycięstwa. E, no ale kolejne miesiące... To doskonale opisuje amerykańską politykę. Co, i A kolejne miesiące pokazały, że to, co my w naszej e, sferze e, komentariackiej przypisywaliśmy w, naj, w, w, naj, w najgorszych, najwulgarniejszych słowach, Makronowi czy Schulzowi, Tak naprawdę, jak mówisz, Marcinie, wcale nie jest aż tak odległe od oficjalnej polityki e, Waszyngtonu. I to właśnie realiści mieli odwagę to, to opisać. O tym był tekst. Lynch, o tym był mój wywiad z nią, i o tym trochę, jak sądzę, jest też ten tekst Tajma, który, który nagle, nagle mówi, że jednak można o korupcji, że można o braku woli walki, o niesubordynacji, o cynizmie ukraińskich elit. Nagle można, no patrz, no. 1 listopada 2023, nagle można. No i wiesz, byli też tacy yy, realiści avant la lettre, tak? To znaczy, jak patrzę na. Ja na przykład teraz zupełnie inaczej patrzę na ten dokument na którym widziałem Makrona yy, yy, i francuską delegację rozmawiającą z Ukraińcami gdzie oni yy, du, 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 przy tym samym stole tego samego dnia, w tym samym momencie, w którym rozmawiali o tym, ile dokładnie przekazać sztuk artylerii, jakie tam oni potrzebują, systemy przeciwlotnicze, etc., rozmawiali o tym, że tu jest nasz kolega z Alstomu i on, on oczywiście jak najbardziej traktuje jako aktualne sprawy zamówień infrastrukturalnych. No i nie robili żadnej tajemnicy z tego, że to jedno jest z drugim powiązane że my Wam będziemy pomagać militarnie, no ale. Interesy są interesami, um, i pamiętam, że jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, zobaczyłem to w tym dokumencie. To tak się wzdrygnąłem. Że Boże, jaki to jest cynizm, tak? Żeby w takim momencie zabierać delegacje biznesowe, rozumiejąc, że druga strona ma nóż na gardle, z absolutnie chłodnym, lodowatym wręcz wyrachowaniem, powiązać jedno z drugim i wymusić na nich, żeby te kontrakty podpisali. No tylko ja potem zobaczyłem, jakim graczem jest Załęski. A potem zobaczyłem, jakim graczem jest Kueba. Zobaczyłem mm. potem, mm, jakim graczem jest mm, ukraiński ambasador, nie tylko w Berlinie, bo on był ostro od samego początku, ale i w Warszawie. W Warszawie. Um, I zobaczyłem, że tam też nie ma absolutnie żadnych sentymentów. Um. I wtedy mnie uderzyło, że być może w niektórych krajach zachodnich wywiad działa lepiej, ośrodki analityczne działają lepiej, oni wiedzieli coś na temat Wołodymyra Załońskiego i jego rządu, czego ja nie wiedziałem, bo ja widziałem tylko tyle, ile mogłem się dowiedzieć z mediów i byłem też, byłem też poruszony ogólnonarodową, ogólnoeuropejską, ogólnozachodnią, bo nie chcę powiedzieć ogólnoświatową, to już by było to już by było nadużycie, ale na pewno ogólnozachodnią emocją e, proukraińską. E, natomiast czas pokazał, że że mieliśmy do czynienia z bardzo wyrachowanymi graczami po drugiej stronie, i należało od samego początku także i pilnować własnego interesu, no bo alternatywa była taka, jak to, czego my posmakowaliśmy. Znaczy, jak już daliśmy wszystko, co mieliśmy do dania, to zostaliśmy bezceremonialnie odepchnięci na bok, a wręcz zostaliśmy postawieni w jednym szeregu z. Z y, 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 państwami, które y, wspierają no, agresorem w no. Rosję. Tak. I y, 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 to samo w sobie y, jest niezwykłą lekcją y, politycznego realizmu. Natomiast przechodząc do tego co mówiłeś już o, na temat samej ofensywy, jej szans i tego, jaka, jaka jest międzynarodowa recepcja, no to ja bym jeszcze dopowiedział taką rzecz. Z tego wszystkiego, w moim odczuciu, nie wynika, że należy też od razu wpisywać się w chór ludzi, którzy mówią: No to w takim razie po wszystkim. Czyli znaczy ja mam bardzo silne wrażenie, i, i jestem ciekaw, czy się ze mną zgodzisz, że weszliśmy w okres i tu jeszcze raz się odwołuję do tej mojej analogii pierwszowojennej, roku 1917, czyli takiego urabiania w kierunku ustępstw. Czyli ten artykuł w Tajmie, ale i wiele innych y, prasowych komentarzy moim zdaniem ma budować wrażenie, że jest źle, że już trzeba zacząć ludzi z tą porażką, y, jeśli wolno to w ogóle porażką nazwać, no ale z tym, że, że wojna nie skończy się tak, jak pierwotnie ludzie zakładali zacząć y, oswajać, tymczasem Załóżny w swojej w pewnym sensie korespondencyjnej replice stwierdza przecież tyle, że gdybyśmy my dostali rok temu myśliwce wielozadaniowe, gdybyśmy dostali więcej rakiet, gdybyśmy dostali więcej dronów, to mielibyśmy technologiczne środki przełamania frontu, że to byłby, znowu trzymając się tej już bardzo wytartej analogii wojennej, to byłby odpowiednik czołgu. To byłaby sytuacja, w której Ukraina miałaby realną szansę, nawet jeżeli nie wypchnąć Rosjan całkowicie ze swojego terytorium, no bo to wydaje się bardzo mało realne, no to przynajmniej tak zmienić równowagę sił na froncie, żeby na czas ewentualnych negocjacji dużo więcej odwojować. No ta ich cała kontrofensywa, zdaniem niektórych specjalistów dziedziny wojskowości, nawet nie bardzo może być kontrofensywą nazywana, bo to nie było był strategiczny ruch na całej szerokości frontu. To tak naprawdę były taktyczne działania, zaczepne na wybranych odcinkach, które trochę nie miały prawa doprowadzić do całkowitego wyeliminowania Rosjan z gry, a stało się tak, bo brakuje ludzi i bo brakuje sprzętu. Problem z ludźmi, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak go rozwiązać. No, jeżeli czytam w artykule Tajma wypowiedź ukraińskiego dowódcy, który mówi, że no, my już musimy powoływać pod broń 43-latków, a to już jest bardzo źle. Ja wtedy pomyślałem, że naprawdę 43 latków w naszych czasach to są mężczyźni, którzy naprawdę są w stanie dużo zdziałać. Po czym przeczytałem następne zdanie. Pamiętajcie, że Ukraińcy to nie Skandynawowie. U nas 43-letni mężczyzna jest już bardzo podniszczony chorobami, alkoholem, używkami i itd. I wtedy też Doznałem takiego wkroczenia realnego, no, że faktycznie no, poziom życia, opieka zdrowotna, mm, problemy mm, typu alkoholizm, tam są zupełnie gdzie indziej. No, pra, w w cięż... wyniszczająca Europie. też praca w ciężkich mm, warunkach, wiesz. Tak, tak. I to, to, to są takie rzeczy, o których się hmm. nie myśli, dopóki się nie jest z nimi skonfrontowanym. Kto widział filmy Glawogera więc... o donbaskich górnikach, ten wie o czym mowa. To nie są fascusci, no ja, którzy mogą. To, to były rzeczy, które ja, że tak powiem, odkrywam dopiero teraz, ale to często, często to mówię, że ja, ja po prostu bardzo słabo znam wschód. Rzadko bywałem na Ukrainie, nie widziałem tam dużo to, co widziałem, raczej mnie nastawiało, że jest to kraj bardzo odmienny kulturowo od Polski, a nie tak jak się często powtarza, bardzo podobny. Więc nie wiem, jak rozwiązać ten problem związany z ilością żołnierza. Natomiast problem technologiczny, no oczywiście rozwiązać się jeszcze da. No, można nadal Ukrainie ten, ten bardzo skomplikowany technologicznie wartościowy sprzęt wojskowy przekazywać, żeby ona odnosiła sukcesy. No i co jest na końcu tej drogi? No coraz bardziej prawdopodobny wydaje mi się scenariusz, który kiedyś sobie w tym programie nazywaliśmy scenariuszem fińskim. To znaczy Karl yy, yy, Gustav Mannerheim nie jest uznawany przez Finów za zdrajcę, czy kapitulantę, jest uznawany za bohatera narodowego, mimo że wyborgu dla narodu fińskiego nie wybronił. No ale uznaje się za fakt, że wobec tak kolosalnej dysproporcji sił, jaka była między Finlandią a Związkiem Sowieckim, to w ogóle sam fakt, że Finlandia się ostała, że pozostała niepodległym państwem, że mogła sama sobie wybrać ścieżkę rozwojową, a nie, a nie sprowadzono na niej cywilizacyjnej katastrofy komunizmu. Był sukcesem godnym tego, żeby budować mu pomniki i nazywać jego imieniem ulicę. Myślę, że gdyby Wołodymyr Zełenski uratował przetłaczającą większość terytorium ukraińskiego z roku 1991, a Ukrainie tak uformowanoj Zapewniłby możliwość integracji z Zachodem w jakiejś perspektywie czasowej, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć jakiej, ale, ale że kiedyś Ukraina mogłaby być w Unii Europejskiej, że kiedyś Ukraina mogłaby być w NATO. No to, moim zdaniem, również nawet jeżeli zrazu by go wyklęto, to przyszłe pokolenia powiedziałyby, że zadanie swoje zrealizował, a historycy już bardzo na chłodno wtedy mogliby prowadzić rozmowy czy wewnątrz sowieckie granice poszczególnych republik um, rysowane z dużym przymrużeniem oka, no bo nikt nigdy nie zakładał, że staną się one niepodległymi państwami, po prostu od samego początku nie były w jakiejś mierze nierealne i nie do utrzymania I, i musiał przyjść moment weryfikacji tychże granic. Wolelibyśmy, żeby było inaczej, wolelibyśmy, żeby Rosja została zdruzgotana, wypchnięta z granic Ukrainy. Chciałbym się teraz mylić, chciałbym wierzyć, że będzie jakaś ofensywa Tet. Tu nawiązanie do drugiej wojny w Wietnamie, gdzie niespodziewana ofensywa wietnamska doprowadziła z kolei do załamania się amerykańskiego morale i przyspieszyła amerykańską porażkę, że Ukraińcy zdołają uderzyć w sposób, który totalnie Rosjan wybije z równowagi i wymusi na nich jakąś formę negocjacji pokojowych na warunkach bardzo dla Ukrainy korzystnych, a bardzo dla Rosji niekorzystnych, no ale w tym momencie wariant fiński wydaje mi się być tym najbardziej realnym eee, i może dobrze go nie przespać. Uwaga na koniec metodologiczna. A, a za nią jeszcze trzy słowa o gorzkiej ironii tych czasów, bo ty mówisz, że kolejne społeczeństwa Zachodu się tam wycofują z tego wspierania, bo ono jest zbyt kosztowne i tworzy zbyt duży ciężar dla krajowych gospodarek. To jest wielka i bolesna ironia w świetle mm. tego, że prezydent Biden w końcu, choć nie ujął tego w takich słowach, przyznał mi rację. Wiesz? bo w ostatnim przemówieniu, w tym bardzo ważnym skądinąd orędziu, Biden powiedział wprost, że pomoc Ukrainie to pakiet stymulacyjny dla amerykańskiej gospodarki. I więc wszyscy, którzy. Tak, nie nie, ja Właśnie dlatego ja, ja nie mówię, że to tworzy wielki ciężar dla gospodarek. nie, bo ale... nie tworzy wielkiego ciężaru. Zresztą niedawno napisałem dla, do Układu Sił tekst, że w przypadku Francji oddanie tych Cezarów zwróciło się wielokrotnie, dlatego, bo było rewelacyjną kampanią reklamową dla tychże i po prostu kupiła je, kupiły je Czechy, kupiła je Estonia i tak dalej. A wystawianie Ukraińcom rosyjskich celów przez systemy satelitarne Plejat i Helios też się opłaciło, bo Polska teraz je kupuje. Krótko mówiąc, potraktowano taką kolosalną kampanię reklamową, więc to to w ogóle włóżmy między bajki też opowieści, że zachód zbankrutuje, bo pomaga Ukrainie. Nie, bynajmniej nie posądzam ciebie o takie myślenie, ale ani nie wkładam ci takich słów w usta, ale raczej zauważam, że ten argument się oczywiście pojawia, tak i on jakby wynika z wielu rzeczy, znaczy trochę z niezrozumienia tego, jak działa budżet, w szczególności budżet Pentagonu i budżet państwa, które dysponuje globalną walutą rezerwową. I tu naprawdę nie trzeba być zwolennikiem nowoczesnej teorii żeby zrozumieć, że Stany to trochę inny mają budżet niż, niż wiele innych państw na świecie i trochę inaczej się finansuje Pentagon niż na przykład, nie wiem, siły zbrojne Republiki Czeskiej, po prostu, że to nie jest tylko różnica skali, ale pewna jest też różnica jakości tego, jak to, jak ten mechanizm finansowania działa, um, ale podkreślam to właśnie po to, żeby pokazać na czym polega absurd, gorycz i tragedia tej sytuacji. O ile ja bym się kłócił, że w kłóciłbym się także z profesorem Piątkowskim, gościem naszego podcastu, ja bym się kłócił, czy akurat w polskich realiach wydatki zbrojeniowe są rozwojowe. Moim zdaniem nie są rozwojowe. Znaczy, um, to są pieniądze, które wypływają w dużej mierze na zewnątrz, mają mały potencjał modernizacyjny, jakby polskiego przemysłu i tak dalej, ale to jest osobna dyskusja. Natomiast akurat w realiach amerykańskich, czy francuskich, czy do pewnego stopnia, także brytyjskich, argument, że nie możemy pomagać Ukrainie, bo kosztuje nas to zbyt wiele pieniędzy, jest fundamentalnie nieprawdziwy. I co jest tak. znowu punktem dla realistów, zobacz. Bo realiści mówili A to Francja jeszcze musiała sobie powetować stratę rosyjskiego klienta, tak? To wymagało ruchu politycznego. To znaczy Rosja już od nas nie kupuje. Ogromne pieniądze wyparowały. Musimy teraz sprawić, żeby ktoś inny zaczął kupować. A jak to sprawić? No właśnie, robiąc kolosalną reklamę dla naszego przemysłu zbrojeniowego na Ukrainie. I punkt dla realistów po raz drugi, bo gdyby. My to mówiliśmy, nie wiem, Marcin, czy to nie był nasz spór chyba w pierwszym, bo drugim odcinku tego programu w ogóle. Gdyby my mówiliśmy to jasno, ja to mówiłem jasno. Amerykańska pomoc dla Ukrainy jest de facto pakietem stymulacyjnym dla amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego i amerykańskiej gospodarki. Steven Zemler to policzył. Nawet 60% każdego dolara przekazanego Ukrainie, zanim kiedykolwiek na jakąś Ukrainę trafi, to, to jest przemilone już i, i wraca po prostu jako bezpośrednie subsydium tak. dla amerykańskiej zbrojeniówki. Tak? No więc nie trudno sobie wyobrazić, że każde państwo postawione w, taki, w takiej sytuacji miałoby bardzo mocny imperatyw, żeby dawać. No, gdyby ka z każdej złotówki, którą Polska przekazuje Ukrainie, 60% natychmiast wracało do polskiego biznesu, to też prawdopodobnie podejrzewam, że ta chęć, czy potrzeba, czy wola e, dawania, Pieniędzy byłaby, jeszcze większa. No byłaby dodam, jeszcze większa. Dodam rzecz oczywistą, ale tylko to powiedzmy: tworzy to ultrapotężne lobby, które następnie będą starały się, żeby przypadkiem tego nie skończyć, no bo skończy im się nie kranik z pieniędzmi, a wodospad z nimi. No więc właśnie, no to, to też było widoczne na tym, gdy na przyjęcie, ja to opisałem w jednym z tekstów, na przyjęcie w ukraińskiej ambasadzie z okazji 30-lecia powołania ukraińskich sił zbrojnych, na zaproszeniu widniały logotypy amerykańskich korporacji zbrojeniowych. Więc to nawet w Waszyngtonie, przyzwyczajonym przecież do różnych lobbyingowych spotkanek, jednak niektórych zdziwiło, że już w imieniu ambasady Ukrainy zaproszenia rozsyłają firmy zbrojeniowe, a nie sam czy pan, czy pani ambasador w Waszyngtonie. A dlaczego o tym mówię? No bo to właśnie w tym świetle, w świetle tych informacji dopiero można zrozumieć też, z jak wielkim paradoksem my się mierzymy. To znaczy, to naprawdę nie jest tak, że Ameryce skończyły się pieniądze, albo Francji, albo Wielkiej Brytanii, albo Unii Europejskiej skończyły się pieniądze, niczym w twicie Ryszarda Petru. Nie ma już Więcej pieniędzy, albo w słowach e, brytyjskiej e, Shadow Chancellor Rachel Reeves. There is no money left. No to nie jest tak, no, czy znaczy pieniądze są, tylko, e, tylko e, raczej p, e, wzrasta polityczna opozycja wobec, e, wobec wspierania Ukrainy, właśnie dlatego, że dla wielu osób ta kontrofensywa, e, tej metafory też trochę używa Lily Lynch w rozmowie ze mną, została Przedstawiona jako pewnego rodzaju playoff w rozgrywkach sportowych, jako pewnego rodzaju y, pucharowe spotkanie. Znaczy, jeżeli Ukraina nie wygra na tym szczeblu, to nigdy nie przejdzie wyżej. No i przez to, że tego rodzaju myślenie się osadziło w części elit amerykańskich, także, y, choć i polskich, tak naprawdę jest też wielki paradoks, że Polska, która najpierw w tym romantycznym zrywie y, deklarowała, że będzie największym y, Orędownikiem ukraińskiej sprawy, z tak wielkim opóźnieniem odkrywa kolejne pola, bo my dzisiaj jeszcze do traktatów europejskich przejdziemy, kolejne pola, na, na których interesy Polski i Ukrainy będą, są i będą rozbieżne. No ale właśnie teraz przychodzi ten moment także w obliczu wojny izraelsko-palestyńskiej, gdy coraz więcej osób zaczyna mówić o tym, że trzeba priorytety przesunąć. Czy jest to okrutne? Moim zdaniem jest. Czy jest to ufundowane na no, bardzo chłodnych kalkulacjach? Jest. Czy jest to ryzykowne e, także e, i, i być może skazuje teraz Ukrainę na dużo bardziej mm, niekorzystny pokój niż ten, który można było uzyskać e, wcześniej, e, nawet i przed 24 lutego? Pewnie tak, no ale tak, tak to niestety działa. Moim zdaniem, gdybyśmy się zbytnio nie nastawiali na te. Mm, szokująco pozytywne rezultaty, to nie bylibyśmy tak bardzo mocno rozgoryczeni yy, porażkami. Uwaga metodologiczna kończy ten temat, akurat godzina rozmowy wybiła. Yy, uwaga metodologiczna jest taka, że ilekroć ktokolwiek używa słowa realizm i realiści, a ja to ostatnio z lubością robię coraz częściej, także żeby ludzi irytować, chociażby na naszym kanale Discord, na który też z tego miejsca yy, zapraszam, to wszyscy myślą, że chodzi o apologię jednego nazwiska, czyli znaczy Johna Mersheimera, profesora Uniwersytetu Chicagowskiego i jego poglądów. Tymczasem bardzo często chodzi o apologię poglądów wcale niekoniecznie z mierzymerem zbieżnych, natomiast takich, które w szerokim namiocie realistycznym się mieszczą. I w, i w tym duchu, na przykład, ja bym polecał niedawną rozmowę Fiony Hill dla podcastu Foreign Policy Live, gdzie była. Główna, jed, słuchajcie, jeden z głównych szpiegów Ameryki do spraw Rosji i Eurazji, zarówno w ekipie George'a Bush'a, potem Baracka Obamy, a w końcu członkini National Security Council za Trumpa, a później e, świadek przeciwko Trumpowi na procesie impeachmentowym z Ukrainą w tle. Znaczy, e, Fiona Hill, realistka. jest połud. bardziej establishmentowa niż gra w Tak. To Fiona Hill można nazwać przedstawicielką dokładnie establishmentowego realizmu i trudno jej, trudno jej zarzucić i, i rusofilię, i naiwność, i marginesowość. Mówi chociażby wiele rzeczy, na które i my tu się powołujemy w tej ostatniej rozmowie dla, dla Foreign Policy. Znaczy opowiada o tym, dlaczego kraje niezachodnie... Nie wspierają walki Ukrainy i chcą pozostać niezależne, tak? czy chcą triangulować, chcą pozostawać w takiej relacji płynnej, suwerenności. Tak? Tłumaczy, dlaczego przejście Rosji na wojenny Keynesizm yy, nie tylko pozwoliło jej uchronić się przed sankcjami, ale tak naprawdę być może pozwoliło jej tak naprawdę rozchulać gospodarkę. To jest absolutnie paradoksalny, w ogóle yy, przeoczony przez analityków mainstreamu punkt. A Fiona Hill mówi wprost, że słuchajcie, może stało się coś, czego my w ogóle nie przewidzieliśmy, mówicie tego, że jak Rosja się tak zaweźmie sama w sobie, i, i rzeczywiście zwiększy produkcję zbrojeniową, to może nawet i to na gospodarczo na dobre e, wyjdzie. E, Hill e, mówi też tam, Wiele, wiele też o, właśnie o tym, że Ukraina to jest moim zdaniem zbyt dużo wagi się temu poświęca, ale też też ciekawy punkt, na przykład jej zdaniem w ogóle ukraińska dyplomacja nie umie pracować yy, poza państwami zachodu. Znaczy państwa zachodu, ukraińska dyplomacja jest w stanie zaszantażować, moralnie jakoś yy, przekonać do swoich racji, ale, ale na skalę globalną to jej zdaniem, chociaż mówię, to moim zdaniem nie jest jakaś taka fundamentalnie istotna sprawa, bo też mało, mało ważne jest jakby co, co myśli o Ukrainie, tam Egipt, czy, nie wiem, czy Republika Środkowoafrykańska, albo Syria, ale, ale odłóżmy to znaczy Kuba, albo Wenezuela, ale jej zdaniem też Ukraina po prostu nie umie prowadzić dyplomacji nakierowanej na tak zwa, kraj tak zwanego globalnego południa. I potem jest zdziwiona, dlaczego jej dlaczego nie wspierają w ONZ-cie. Tak? Więc, więc to jest na przykład taki realistyczny głos, który pochodzi z wnętrza samego establishmentu, a głęboko przeczy temu, co u nas w establishmentie z kolei się słyszy. Ponieważ taka prywatna, takie moje prywatne rozwiązanie, rozróżnienie na realistów i nierealistów, czy realistów i idealistów jest w gruncie rzeczy dość proste. Znaczy, nie chodzi tylko o szkołę e, myślenia e, z konkretnych uniwersytetów, katedry i podręczników, ale chodzi raczej o to, że idealiści myślą, że polityka jest kwestią woli. Znaczy, wystarczy chcieć. Wystarczy chcieć bardziej i w Iraku będzie demokracja. Znaczy wystarczy chcieć bardziej i Hamas odda władzę w Palestynie. Wystarczy chcieć bardziej i cały, ba, nie tylko Zachód, ale cały świat pomoże Ukrainie wygrać wojnę, a Rosjanie się zbuntują i odrzucą Putina. Wystarczy po prostu chcieć. Znaczy kwestia woli politycznej i moralnej jest tak naprawdę fundamentalna dla, dla polityki. To jest coś, co spaja myślenie idealistów. Oni zawsze uważają, że mogło być lepiej, tylko ktoś nie dość chciał. No a George Bush nie chciał odbudowywać Iraku zbyt skutecznie, a, a nie wiem, no tam y, elity izraelskie nie chciały dość mocno Hamasu przyprzeć do ściany, albo na przykład właśnie Zachód nie chciał dość szybko dać y, odpowiednio dobrych rakiet Ukrainie, bo gdyby ktoś chciał, to wszystko by się wydarzyło. Znaczy, to jest dla mnie fundacyjna myśl idealizmu, w przeciwieństwie do tego realiści uważają, że pewnych rzeczy się zrobić nie da. Tak? Albo, że dialektyka jest złośliwa i za sukcesem w jednej dziedzinie idzie porażka w drugiej. Na zasadzie, jak wygramy sobie coś tutaj, w tym regionie świata, to może jednocześnie zburzymy porządek w zupełnie innej części świata. Że nie wszystko jest możliwe, tak? że nie zawsze da się osiągać każdy założony cel, bo okoliczności temu będą przeczyć. Znaczy jest twarda jakaś rzeczywistość, którą wyznacza... Polityka, ideologię, geografia, gospodarka, której przekroczyć nie można i nie da się jej zaczarować po prostu chciejstwem. I, i, i to jest taka moja prywatna to jest moje prywatne rozróżnienie na idealistów i, i realistów, mm. które naprawdę nie sprowadza się do tego, kto, y, kto był, a kto nie był i kiedy za Johnem Irshimerem. <grych> moje ostatnie słowo w tej kwestii będzie takie. Mm, wspomniałeś pe, tą frakcję Hura Ukraińską zarówno polską jak i międzynarodową ona bardzo lubiła powtarzać jedną frazę Ukraińcy walczą za nas Ukraińcy walczą za Zachód to my powinniśmy im dziękować jakiekolwiek stawianie im warunków prowadzenie z nimi rozmów samo w sobie jest haniebne no bo oni przecież umierają za nas gdyby nie Ukraina która zasłoniła nas własną piersią to Warszawa dzisiaj byłaby rosyjskim miastem Rosjanie w ogóle by się zapewne zatrzymali na piaszczystych plażach Portugalii Anglię zamieniliby w jedno wielkie kole, pole golfowe a napis Hollywood na sławnym wzgórzu był, byłby już pisany cyrylicą. Tymczasem należało od początku raczej przyzwyczajać opinię publiczną do tego, że nie, Ukraińcy walczą za siebie, my nie jesteśmy zagrożeni rosyjską inwazją. Choćby dlatego, że jesteśmy w NATO. Natomiast w naszym interesie jest Ukrainie pomagać, Ukrainę wspierać, ukraińskich uchodźców przyjmować, Ukrainie dostarczać broń. Robimy to dlatego, że jest to w naszym interesie. Wtedy zarówno łatwiej byłoby nam tłumaczyć naszej opinii publicznej, dlaczego czasem dochodzi do napięć i łatwiej byłoby nam ze stroną ukraińską negocjować i przy paru okazjach powiedzieć Wołodymiłowi, Wołodymyrowi Zełęńskiemu, Wołodymyr nie powiedz niczego, czego nie będziemy potem mogli zapomnieć. Ukraińcy tymczasem czuli, czy uwierzyli w tą propagandę, że oni walczą za nas, im się po prostu należy. Więc wyłącznie eskalowali żądania, rozstawiali po kątach, pouczali, a kto raz się poczuł tak silny, tego bardzo trudno jest potem przekonać, że musi swój, swoje oczekiwania ograniczyć, swój język nieco uspokoić, no bo, no bo on już funkcjonuje w zupełnie innym rejestrze. To też były błędy popełniane przez naszą stronę i naszą dyplomację, błędy, na których powinniśmy się uczyć. Ale... Skoro przywołaliśmy już perspektywę idealistyczną, którą chyba trzeba byłoby nazywać wolontarystyczną, po tym, co właśnie przedstawiłeś, um, i realistyczną, to ja proponuję, żebyśmy ją przełożyli do naszej wewnątrzkrajowej polityki. Jest bowiem frakcja, którą ja bym nazwał idealistami. Ona jest jakoś e, e, pewnie szczególnie mocno reprezentowana po lewej stronie i na lewo od centrum. I to jest frakcja, która mówi tak: PiS został niemalże już odsunięte od władz, no, jakieś formalności trzeba jeszcze dopełnić. Przyjdzie nowy rząd, no i ten rząd ma po prostu listę rzeczy do zrobienia, które odmienią oblicze Polski. My się po prostu obudzimy w innym kraju. W kraju, w którym będzie legalna aborcja jak na całym Zachodzie. W kraju, w którym będą minimum związki partnerskie, a w gruncie rzeczy to powinna być pełna równość małżeńska. W kraju, w którym yy, budownictwo mieszkaniowe będzie kołem zamachowym gospodarki. Krótko mówiąc, yy, ten rząd ma większość która w oparciu o 100 konkretów platformy i największe przeboje z pakietu programowego razem i trzeciej drogi, powinien, powinien zafundować nam przebudzenie się w nowej rzeczywistości. No i jest taka frakcja realistyczna, taka frakcja, która psuje imprezę, która przychodzi i mówi: Wiecie co, chyba nie będzie tak dobrze. Chyba stanie wszystko na tym, że tak jak o Benito Mussolini mówiono, że jest oportunistą akcji, to znaczy nieważne co, musi coś robić. Tak, Donald Tusk jest, rozumiecie, panie i panowie, oportunistą bezczynności. To znaczy, znajdzie absolutnie każdy pretekst, żeby nic nie zrobić, a ten rząd będzie jednym wielkim dostarczycielem pretekstów, żeby nic nie robić. To znaczy, najpierw będzie tak, że Tusk będzie mógł mówić: No słuchajcie, no nie oceniajcie nas, bo jeszcze rządu nie ma. Potem nie oceniajcie nas, no bo jeszcze nawet yy, miesiąc nie rządzimy. Potem będzie, no jest przyjęte w demokracjach, że jest 100 dni yy, takiego okresu ochronnego. Potem będzie powiedziane, no jeszcze nawet nie rządzimy pół kadencji. Potem będzie powiedziane, słuchajcie, zaraz są wybory, no to nie można nas krytykować, bo PiS wybory wygra. A z drugiej strony będzie wiekuista argument, no nie możemy ruszyć sprawy X, bo nas lewica blokuje. Nie możemy też ruszyć sprawy Y, bo nas blokuje Polska 2050. No i jak się zapewne domyślacie, sprawa Z również będzie leżała odłogiem, bo tu nas z kolei blokuje PSL. No i tu będzie mógł rządzić tak, jak lubi najbardziej, to znaczy nie rządzić wcale. Rządzić, ale ja bliższy... nie reformować wcale. Tak, no więc panować, tak jak, jak za króla Sasa. No więc ja tutaj znowu bliższy jestem tej frakcji realistycznej i raczej wzywam wszystkich do bardzo daleko idącego ograniczenia nadziei względem tego rządu. Pytanie, panie redaktorze, czy pan to widzi podobnie? Polityka, wiesz, ja w ogóle wyznaje taką zasadę, że lepiej mieć niskie nadzieje, to potem człowiek też nie jest tak zawiedziony. A w odniesieniu do polityki to szczególnie, im mniej się tej nadziei pokłada w wybrańcach narodu, tym bardziej oddala się perspektywa wielkiego, e, głośnego i bolesnego zawodu. Stąd nie jakiś wielki... Wiele w ręce, najbardziej stoicki podcast w polskim internecie. Może być, może być. Jesteśmy, mam nadzieję, w kilku naj też. Najbardziej znienawidzony pewnie. A już szczególnie po tym odcinku. Stoik szuka wielkości w sobie, a nie w innych. Więc, więc ta zasada jest mi, jest mi bliska. Ale też trochę inaczej sobie stawiam to pytanie. Stawiam sobie to pytanie nie czy, ale co pójdzie pod topór jako pierwsze. Czy będzie to aborcja? I kto? Aborcja, CPK, kwota wolna od podatku, 800 plus. Dopłaty do najmu, czy która inna z propozycji, bo za Twoją radą nie nazywam ich obietnicami, to była skądinąd bardzo dobra moim zdaniem rada, żeby odzwyczaić się od mówienia obietnice wyborcze, a nazywać je zobowiązaniami na przykład, bo wtedy nabiera to takiej pewnej powagi, prawda? I od razu też łatwiej jest mówić nie, że ktoś tam coś obiecał, nie dostarczył, tylko że zobowiązał się. I to zobowiązanie mm. złamał. No więc zastanawiam się na głos, nawet w tekście dla przeglądu, który dzisiaj ukończyłem, co z tych rzeczy pójdzie na pierwszy ogień. Bo wszak, pamiętajmy, w jakich okolicznościach jesteśmy. Otóż jesteśmy w okolicznościach, zauważ tę inną przewrotną, niezwykle ironię, w których do władzy dochodzi ekipa powtarzająca przez ostatnie 8 lat, że budżet jest w ruinie. Państwo stoi na krawędzi finansowego upadku, gospodarka ledwo y, zipie, y, finanse publiczne y, właściwie nie, nie istnieją, nie? bo oni zaczęli posługiwać się takimi ostatecznie w końcu frazesami czy, czy propagandowymi sloganami jak ukryty dług. Albo prawdziwy deficyt, albo realny budżet, znaczy, które mają y, kodować i sygnifikować to, że to, co istnieje w przestrzeni, to nie jest ani prawdziwy budżet, ani prawdziwy dług, ani prawdziwy deficyt. Komu więc, wierzysz? Że... Mnie czy swoim kłamliwym oczom? No, drugi, raz, te, drugi raz, ta fraza się pojawia w dzisiejszym odcinku dokładnie. Oni nawołują, żeby również wierzyć im, a nie y, naszym zakłamanym oczom. Jesteśmy w bardzo ciekawej sytuacji, ponieważ do władzy dochodzi ekipa, która przekonywała, że no. Za słynnym sloganem pieniędzy nie ma i nie będzie, ale zarazem ekipa, która obiecała Jeden z najbardziej szczodrych, hojnych i ambitnych pod względem wydatków budżetowych programów ostatnich lat, no, bo to jest i kwota wolna 60 tysięcy, dopłaty 600 zł do mieszkania, obniżka i powrót do zryczałtowanej składki zdrowotnej, wakacje zusowskie, czy wakacje składkowe, obniżenie podatków dla informatyków i bardzo, bardzo, a no, oczywiście, 30% podwyżki w budżetówce i bardzo wiele innych rzeczy, które no cóż, gdyby zaproponował je PiS, nazwano by je z całą pewnością szalbierstwem, rozdawnictwem, nieodpowiedzialnością i prowadzeniem Polski drogą Grecji. Tymczasem myślę, że dziś no bo to jest najciekawsze dla mnie na razie pytanie myślę, że dziś sami ci politycy muszą trochę przyjrzeć się swoim własnym zobowiązaniom, ich kosztom, ich źródłom finansowania i też jakby ich sensowności w ogóle z punktu widzenia tego deficytu, którym tak bardzo straszą zapytać się, Pomyśleć, co ciąć, i odpowiedzieć na pytanie, jaki scenariusz wariacie. To prawda, a przy okazji mogliby podjąć się wysiłku nie pisania przekazu dnia, pisu, zapis, dlatego, bo cóż prostszego będzie dla partii jeszcze zrządzącej, ale już za chwilę zapewne ustępującej, niż zacząć mówić. Fundamentalna różnica między nami a władzą, która się teraz rodzi, jest bardzo prosta. My budujemy, oni niszczą. My zakładamy instytucje, oni je likwidują. My dajemy Polakom kolejne świadczenia socjalne, a oni albo je zabierają, albo odmawiają ich waloryzacji. Bo zobacz, na razie program Zjednoczonej Opozycji, która za chwilę będzie koalicją, to jest wyłącznie program na nie. Czego nie chcemy, czego nie będzie, co zniszczymy. No oczywiście nie chcemy instytucji typu IPN, nie chcemy CBA, nie chcemy CPK, nie chcemy, nie wszyscy tak mówią, ale na przykład w Polsce 2050 już odezwały się głosy, posłanka Henning-Kloska na przykład mówiła, no 800 plus to nie, to już za dużo. To na tą waloryzację nas nie stać. Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej uderzyła w podobne tony, że no 500 to mówiliśmy, że nie zabierzemy, no ale 800 to już jest zupełnie inna rozmowa. To trzeba policzyć i zastanowić. Tak? Analogicznie obok tych wszystkich wydatków o charakterze symbolicznym, czy o charakterze socjalnym, mamy również wydatki inwestycyjne. No i na przykład, moim zdaniem, byłoby jednak ironią, gdybyśmy oddawali Unii Europejskiej. Pieniądze na centralny port komunikacyjny. Albo gdybyśmy w jakiś sposób próbowali nie wiem, pomniejszyć pieniądze, które mamy dostać z, z KPO, twierdząc, że no to jest inwestycja zbędna. Ja akurat należę do obrońców CPK. Uważam, że. Że już w tym momencie jesteśmy w sytuacji, w której Okęcie jest przeładowane. Dwie trzecie zapytań o wolne sloty spotyka się z natychmiastową odmową, bo, bo już się nie da, co dopiero te małe prowincjonalne lotniska. Hmm, uważam, że sytuacja, w której e, e, naście milionów Polaków znalazłoby się w odległości dojazdowej pociągiem do do dużego centralnego lotniska byłaby bardzo pożądana uważam że sytuacja w której mnóstwo towarów byłoby odslanych u nas i byśmy na tym zarabiali też byłaby dobra a przede wszystkim jako człowiek który uważa że pociąg jest najbardziej cywilizowaną formą transportu zwłaszcza jeżeli jest wars myślę że 2000 km nowych linii kolejowych 12 tras i sytuacja w której z miasta Łodzi do Warszawy by się jechało 45 minut a z Żyrardowa do Warszawy 20 minut de facto pociągi by się zamieniły w tramwaje jeżeli chodzi o czas dojazdu, byłaby czymś wspaniałym i, i byłaby potężnym impulsem rozwojowym, byłaby szansą na awans społeczny dla bardzo wielu ludzi. I dla mnie zaoranie tego projektu byłoby wielkim błędem. Podobnie jak byłoby wielkim błędem, gdyby już dokonany przekop i wiślanej, już utworzony kanał komunikacyjny dla Elbląga. Który, który otwiera się na Bałtyk, otwiera się na Skandynawię, zawiera już umowy z portami duńskimi, miałby na ostatniej prostej się wyłożyć, bo końcowe 900 metrów się nie da, yy, yy, nie da się z tym nic zrobić, nie da się tego pogłębić i będziemy mieli totalny pad. I tylko dlatego, że to projekt pisowski, to niech te jednostki nie, nie będą pozbawione możliwości wpłynięcia do portu Welblągu. No to byłaby jakaś kompletna paranoja, ale. Jak mawiała Golda Meir, parano paranoicy też mają wrogów. No to, to z faktu, że to paranoja, nie wynika, że to się e, nie wydarzy. No i wreszcie. I wreszcie miałbym obawy o te zmiany instytucjonalne. O tym już kiedyś mówiłem, ale to tylko powiem dla porządku. Ja mam bardzo dużo zarzutów do tego, jak funkcjonuje na co dzień IPN, ja pewnie też wiele rzeczy bym zmienił w CBA, ale naprawdę odpowiedzią nie wspominam o TVP, natomiast odpowiedzią na problemy w instytucjach, które się dziedziczy po poprzednikach nie jest wszystkie te instytucje likwidować lub prywatyzować. Czasami ten antyinstytucjonalny pęd PiSu powinien rozbić się od Ścianę proinstytucjonalnego nastawienia ich przeciwników politycznych, tak żeby pokazać Polakom, że można mieć dobre instytucje, że warto na nie łożyć pieniądze i że państwo polskie potrafi zrobić cokolwiek więcej niż wydawać paszporty, drukować znaczki i raz w miesiącu robić człowiekowi przelew na konto. Jeżeli natomiast to wszystko zostanie sprowadzone wyłącznie do tego, co zlikwidować, co sprywatyzować, no to nasz wiekuisty problem, znaczy to, że nie potrafimy sobie państwo zorganizować, będzie nas prześladował dalej. Rzeczywiście, po stronie opozycji odezwał się pewnego rodzaju kiepsko skrywany rewanżyzm, który dyktuje zlikwidowanie, ucięcie redukcji lub prywatyzacji, jak mówisz, instytucji, które im się nie podobają. Ty spośród tych trzy literowych instytucji wymieniłeś kilka, TVP, CBA i PN, ale zapomniałeś z mojej perspektywy o ważnych dwóch, PFR i BGK, czyli Polskim Funduszu mhm. Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego, bo i ich likwidacje niektórzy z polityków do niedawna opozycji, dziś prawdopodobnie przyszłej koalicji zapowiadają i to jest bardzo niebezpieczny ruch, bo znów, to nie jest tak, że nie można by tych instytucji... Liczba startupów w Polsce spadnie do liczby policzalnej na palcach obydwu rąk, jeżeli jeżeli tak się nie stanie. PFR-u i pieniędzy z niego. To jest bardzo możliwe, ale przede wszystkim czy to jest tak, że można by te instytucje poddać jakiejś ściślejszej demokratycznej kontroli, tak? Albo można by zrobić tam... Generalnie audyt można zrobić wszędzie, choć nie na wszystko jest on lekarstwem, pamiętajmy. Pamiętajmy też słynny audyt rządów platformy, który Beata Szydło przeprowadzała, naprawdę. Było to jedna z szybszych i krótszych due diligence w historii tej formy. Natomiast idea, że będzie się po prostu za pomocą młota i piły likwidować kolejne instytucje państwa tylko dlatego, że są pisowskie, jest fundamentalnie, w bliską dość polskim pseudoliberałom oczywiście intuicją, ale jest intuicją fundamentalnie antyrozwojową, szkodliwą i z nurtu ewangelistowską. Ja się bardzo jej trochę, znaczy nie trochę, a bardzo się jej obawiam. Wiele złego jest A nie widzisz, tym, widzisz tego rewanżyzmu? Na przykład, pewnie jak większość przedstawicieli polskiej inteligencji, do której się nie przyznajesz, ale wiesz, no, nie zaprzeczysz własnemu. Ja z ludu. Ja z ludu. Własnemu, wiesz, wychowaniu, własnej, własnej codzienności. Mimo wszystko jesteś świadom, co pisze Gazeta Wyborcza, tak? Możesz zgrzytać zębami, może ci się to nie podobać, ale wiesz, co w weekendowej wyborczej się pisze i tymi czy innymi kanałami informacja o. Czeredzie małopoludów do ciebie dotarła, a także w ogóle cały szereg kolejnych tekstów wyborczej, które są utrzymane dokładnie w duchu rewanżyzmu, już nie tylko przeciwko pisowi, rozumianemu jako pewna struktura partyjna czy środowisko polityczne, ale przeciwko wyborcom pisu. I to już naprawdę wymaga jakiegoś. Yy, Psychospołecznego przeanalizowania, po co im to jest. No bo już ludzie, których popierają, wzięli władzę. Już są w sytuacji, w której mogą na spokojnie jeszcze się pławić swoją moralną wyższością i mówić, wszystkie te teksty sobie odgrzebać z lat 90. i mówić, że odkreślamy przeszłość grubą linią, że tu nie można wyciągać odpowiedzialności zbiorowej, że no nie można każdego, kto ma legitymację tej czy innej partii, wyrzucać poza nawias. To naprawdę to wszystko jest przećwiczone po 89 roku, a jakoś, jakoś ludzi PiSu, i nie mam tu na myśli polityków, w którym można by udowodnić, że złamali prawo, że naruszyli regulamin Sejmu i tak dalej. Mówię tutaj o, o wyborcach PiSu. Jest, po, jest poczucie, że trzeba ich jeszcze przeczołgać. Że oni jeszcze nie zapłacili. Znaczy, ja jestem w ogóle zwolennikiem takiej tezy, że my. Darwinistów społecznych dość skutecznie z pomocą Majora Baumana i bitwy Wałku Obrzecki w 1945 jednak wygnaliśmy za odry, a nawet doszliśmy do Berlina, żeby ich z Polski wygonić. Acz są środowiska, którym brak tego języka w naszej debacie tak bardzo przeszkadza, że chcieliby tego ducha odnowić i przywrócić jednak taki sposób myślenia o świecie. I bardzo wiele wysiłków to wkładają, żeby, żeby znowu taki język u nas zapanował. Ja nie wiem czy dzisiaj jest taka żywiołowa potrzeba żeby ludzi których obraźliwie oczywiście nazywa się ludem pisowskim jakoś zbiorowo przeczołgać ja nie wiem czy ona jest dominująca znaczy wiem że jest obecna tak tu się z tobą zgadzam jej nie brakuje na pewno ludzi, którzy chcieliby się jakoś yy, pławić w tej zemście, w cudzemu pokażeniu, yy, ale też być może wreszcie w wolności, wiesz, powiedzeniu tych wszystkich obelg na głos nie brakuje, to fakt. Natomiast ja nie wiem, czy. Ten jakby taki szczególnie no, jakby wulgarny, oszłomski kompletnie tekst, który ty przywołałeś przed chwilą, jest wyrazem myślenia głównego nurtu, czy jednak pewnego rodzaju, nawet jak na ten główny nurt, aberracją. Choć fakt, że Adam Michnik opatrzył go znakiem jakości Adam Michnik poleca, kazałby myśleć, że jednak jest to przy, myślenie w głównym nurcie, jak język i frazy, fraza, i sposób myślenia akceptowalny, ja tego nie rozstrzygam. Natomiast wydaje mi się, że na pewno jest co, coś, co mogę powiedzieć bez z wątpliwości, potrzeba dopieczenia wyborcom, sympatykom prawa i sprawiedliwości w sposób pośredni, to znaczy uderzając w te reformy i w te narzędzia polityki społecznej państwa, które im sprzyjały. A więc... Nie aż tak otwarcie, nie aż tak. Zresztą jak tutaj 10, ludzi, 10 milionów ludzi ukarać, czy kilkanaście milionów ludzi ukarać otwarcie? To też się nie da tego zrobić. Tak? Natomiast można jakoś pośrednio im, im życie uprzykrzyć i moim zdaniem do tego zmierzają niektóre propozycje gospodarcze liderów. Przyszłej koalicji. I to, jest, I to jest ta fantazja o kryterium dochodowym przy 800. plus Nie, przepraszam, kryterium pracy, nie tyle kryterium dochodowym, co kryterium mm. pracy przy 800, plus czyli pozbawienia tego świadczenia funkcji uniwersalnej. No, to, ale to jest też fantazja o tym, że będziemy e, dalej podwyższali kwotę wolną i wprowadzali kolejne ulgi dla tych naj znaczy dobrze sytuowanych grup zawodowych, jak informatyków e, na przykład. Tak? No to jest. E, to jest wiele takich, takich pomysłów na taką reformę tego i tak przecież wcale niezbyt kompletnego polskiego państwa dobrobytu, które zmierzałoby ku transferom ku tej zamożniejszej części społeczeństwa kosztem tej uboższej i to byłaby forma pewnej, znowu tak, klasowej zemsty. Sojuszu, inteligencji i elit finansowych na całej reszcie Polski, w tym na prowincji. Także poprzez, co jest szczególnie absurdalne w wydaniu partii, która niby przecież hołubi samorządy i decentralizację, także zemsty polegającej na obniżeniu wpływów podatkowych do samorządów właśnie i zagłodzeniu tych samorządów, co się zarzucało pisowi przez lata, skąd nie bezpodstawnie, zagłodzeniu tych samorządów poprzez kolejne obniżki PIT, no, które, które by po prostu ten strumień pieniędzy, który płynie do Lokalnych y, samorządów i tam pozwala realizować usługi publiczne na najbardziej podstawowym poziomie, zakręcić. Mówię tak cały czas o tej gospodarce i wracam do niej także dlatego, że jestem na świeżo po lekturze najnowszego komentarza Centrum Analiz Ekonomicznych CENEA o którym warto tu kilka słów powiedzieć, żeby nie było, że tylko tak o tych reformach, redystrybucji, tam zemście klasowej odpowiadam w oderwaniu od konkretów, bo tam jest to bardzo jasno i w przekonujący dla mnie sposób policzone. Otóż Cenea wykazuje, że obydwie propozycje, zarówno platformy 60 tysięcy kwoty wolnej, jak i trzeciej drogi, czyli wspólne rozliczenie pitu z dziećmi, obydwie te reformy będą kosztowne, a ich... Korzyści z nich skoncentrują się na górnych decylach dochodowych. To znaczy, że najbardziej zyskają na nich ci już zamożniejsi. To jest w przypadku kwoty wolnej, jest oczywiste. To znaczy, jeżeli kwota wolna wynosi 60 tysięcy, a już została przegłosowana kwota wolna 30 tysięcy, no to oznacza, że te środki powędrują tych, do tych z górnych widełek, no, zarabiających 30 tysięcy i więcej. No i oczywiście, jak to z ulgami podatkowymi bywa, najbardziej na nie nastawieni są ci, którzy ma, płacą najwyższe podatki dochodowe, Ci, którzy najwięcej zarabiają, bo oni sobie najwięcej od tych podatków odejmą. No tak działają ulgi podatkowe, dlatego e, liberałowie czy pseudoliberałowie są tak bardzo zafiksowani na tym, żeby wszystkie świadczenia były realizowane za pomocą ulg e, podatkowych, no bo one są najatrakcyjniejsze dla tych, którzy płacą najwyższe podatki właśnie. E, no i a to liczy, jest to pokazane wprost, że tak, kwota wolna 60 tysięcy e, pomogłaby bardziej tym z górnych decyli e, dochodowych, a podobnie rozliczenie PIT to rodzinny PIT trzeciej drogi który jest sporo tańszy jako propozycja bo to jest 13,5 miliarda względem 40 miliardów platformy też pomógłby tym lepiej zarabiającym rodzinom po prostu z wyższym dochodem na głowę no i cenę ja też proponuję jak to odwrócić mówi wprost że możemy za dużo mniejsze pieniądze za 14 miliardów a nie 40 czy 50 za 14 miliardów możemy po prostu zwiększyć ulgę na dzieci o 200%, podnieść ją do 3300 na dziecko i realizować tę ulgę także od składek zdrowotnych i składek na ZUS, czyli tych podatków pośrednich, które bardzo mocno no, uwierają tych w, na niższych szczeblach decyli dochodowych, bo, bo one stanowią nieproporcjonalnie duży układ, w, duży udział przepraszam, w obciążeniu ich daninami. No i to proponuje Cena 3, czy yy, zatem. Kwota wolna 60 tysięcy będzie pierwszą reformą, która pójdzie pod topór, tego nie wiem, ale jednoznacznie z tej, re, z tej analizy wynika, że byłoby to prawdopodobnie najrozsądniejsze, co może dzisiaj zrobić koalicja utyskująca na wielką dziurę budżetową i deficyt, to to, co może zrobić, to nie powiększać go własnymi propozycjami obniżek podatków dla lepiej zarabiających, a zamiast tego, jeżeli naprawdę chce osiągnąć jakiś efekt pomocy polskim rodzinom i redystrybucji tych środków, to wprowadzić wyższą ulgę na dzieci, jak doradza. Cena. To byłby pierwszy, moim zdaniem, dość racjonalny z punktu widzenia zarówno finansów publicznych, jak i też po prostu sensownej polityki społecznej krok. Ale czy zrobią to, czy sięgną po język i narzędzia tej klasowej zemsty, to oczywiście się dopiero okaże. To według mnie pozostaje jeszcze cały pakiet spraw, które u nas się dla zmylenia przeciwnika nazywa obyczajowymi. Dla mnie obyczajowe jest jakieś szczególnie słabe słowo, żeby opisać, kwestie, które dla bardzo wielu osób są przecież fundamentalne, na przykład to, jak mogą ułożyć sobie życie z osobą, którą Kochają kwestie tego, czy będą zmuszone do macierzyństwa, czy nie. To obyczajowe to dla mnie coś bardziej zahaczało, bo tak się należy zachowywać przy stole, albo takie, powiedzmy, rzeczy, które możemy czytać, wyczytać w wypowiedziach honoriusza Balzaka, raczej niż. Raczej niż te zagadnienia, o których teraz pomówimy, ale za odłożywszy te kwestie językowe na bok, chociaż nie są one obojętne, słowa są ważne, bo to nimi będzie pisana historia. Zauważyłem, że powiedziałeś pseudoliberałowie, czasami czytamy w komentarzach, żeby nie nazywać liberałami ludzi, którzy wyznają to takie zwulgaryzowane poglądy rynkowego fundamentalizmu. Oni się mają do do liberałów trochę jak kibole mają się do kibiców, więc może powinni być nazywani libolami albo, nie wiem, libostwem. Um, ale zmierzam już do, do, do sedna. Wiemy o jakim pakiecie spraw mówimy. Chodzi o prawa kobiet, chodzi o prawa mniejszości seksualnych i teraz. No, Władysław Kosiniak-Kamysz między innymi powiedział, nigdy nie będzie u nas dyscypliny w sprawach światopoglądowych i nigdy nie będzie naszej zgody na małżeństwa jednopłciowe. A czy tego by Emmanuel Macron przy trzeciej kadencji nie wymyślił, tak? Znaczy, wycofujesz się to, co powiedziałeś, jeszcze, nie, nie, jeszcze na tym samym oddechu, jeszcze nie postawisz się kropki w tym samym zdaniu. No albo będzie, albo się nigdy nie zgodzicie na małżeństwa jednopłciowe, albo nie ma u was dyscypliny i tak ludzie zagłosują, jak uważają za stosowne. No ale w pewnym momencie już, już, już te triangulacje PSL-owskie idą tak daleko, że, że, że już nie da się mówić inaczej niż w ten sposób, jak właśnie usłyszeliśmy, a to moim zdaniem będzie wracać. Będzie wracać chociażby w takiej postaci, że na małżeństwa jednopłciowe to uważam, że kompletnie nie ma większości w tym Sejmie, ale uważam, że będzie poddana pod głosowanie sprawa, kwest... sprawa związków partnerskich. Dlatego, bo platforma mówiła, że je poprze, lewica je oczywiście poprze, chyba że lewica zagra w ten sposób, że powie, że głosujemy przeciw, bo czekamy na, nie, na małżeństwa i, wziósł, i na przykład zabraknie jej głosów. To by było najbardziej, powiedziałbym, najbardziej kinderleftowe zagranie, jakie mogę sobie wyobrazić, ale nie niemożliwe. Chociaż uważam, że związki partnerskie mogą przejść w tym sejmie, natomiast uważam, że nie przejdzie aborcja. I tutaj spadnie topór. Myślę, że dojdzie do porozumienia, które yy, sprowadzi się do depenalizacji osób, które chcą pomagać innym, pomagać kobietom, które chciałyby yy, dokonać usunięcia, przerwania ciąży i zostaną wykonane takie lub inne kroki, mające na celu przybliżenie nas do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, ale w duchu tego, co mówiła ta bardziej światła część polityków PiSu. To znaczy, każda średnio ogarnięta osoba sobie przecież da radę, tylko chodzi o to, żeby tych, którzy pomagają w tym dawaniu sobie rady, tych, którzy są w stanie przekazać odpowiednie środki farmakologiczne czy zorganizować wizytę u lekarza na Słowacji czy w Czechach, nie penalizować. No już będzie w porządku. To też się rymuje z tą klasową mm, świadomością nowej koalicji rządzącej, to znaczy mm, kobiety dostatecznie zamożne, dostatecznie świadome, niewykluczone cyfrowo, um, będą mogły korzystać z zabiegów przerywania ciąży um, i, i, i będą mogły to robić jeszcze łatwiej, no bo nie będzie penalizacji. Chodzi po prostu o to, że nikt tego nie zrobi w państwowym e, szpitalu. Um, więc y, mm, tu jest jedna kwestia, ją może skomplikować rzecz inna. To znaczy, umiem sobie wyobrazić taki scenariusz. E, Lewica i lewa flanka Koalicji Obywatelskiej poddają pod głosowanie projekt e, dotyczący liberalizacji e, aborcji, i co wtedy? Czy wtedy słyszymy, no nie wiecie, bo tu Trybunał Konstytucyjny i tak dalej. Czy wtedy jednak się zbiera jakaś większość dla tego rodzaju projektu? Jaki jest wtedy tryb postępowania? Bo on będzie niesamowicie niewdzięcznym projektem z punktu widzenia Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni. No i ostatnia rzecz, którą bym wrzucił w tej serii, zanim ci oddam głos. Myślę, że będzie niemała awantura o mieszkania. Ponieważ mamy tutaj partię o kompletnie odmiennych poglądach. I o, o, o niepogadzalnych. Programach i ja szczerze mówiąc nie mam w sobie żadnej wiary w to, że Donald Tusk odnajdzie w sobie człowieka, który chce iść na zwarcie z potężnymi lobby deweloperskimi i chce teraz zaprzeczyć całemu swojemu dotychczasowemu życiu i polityce, którą od zawsze rekomendował. Myślę, że dużo bardziej prawdopodobnym scenariuszem niż realizacja u nas wariantu austriackiego czy szwedzkiego, czyli masowa budowa tanich mieszkań na wynajem, będzie, będzie jednak kredyt 0%, będzie dopłata 600 zł do wynajmu. Swoją drogą ciekaw jestem, jak się znowu lewica tutaj zachowa, tak? czy powie, no to już dajmy cokolwiek, mimo że jesteśmy przeciwni, czy jednak wrzucajmy pod głosowanie własne projekty i próbujmy. Próbujmy nawet nawet yy, wiedząc, że te głosowania przegramy, zaznaczyć naszą odrębność. Yy, no i myślę, że pojawią się takie pomniejsze działania. Rewitalizacja. Remonty pustostanów, uwolnienie gruntów, które są w tej chwili pod pieczą spółek skarbu państwa czy krajowego zasobu nieruchomości, jakiś tam pieniądz zostanie rzucony TBS-om i sim -om. może będą akademiki za złotówkę. Krótko mówiąc, wszystkie te takie plastry, kiedy mamy do czynienia z radą śmiertelną, będą moim zdaniem uskuteczniane dalej, nawet gdyby powstało Ministerstwo Mieszkalnictwa. I nawet gdyby lewica to ministerstwo dostała. I w obliczu tego wszystkiego doskonale rozumiem, tu jeszcze możemy dorzucić kwestię edukacji. Zauważyłeś, nie wiem, czy oglądasz publicystykę taką radiowo-telewizyjną, ale teraz co przychodzi jakiś politolog, komentator, to, to dostaje pytanie odnośnie spraw kadrowych. Czy nie uważa, że ten pomysł z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk jako ministrom edukacji to jednak jest trochę zbyt ekstremalny, bo po Polska szkoła po czarnku potrzebuje spokoju, a nie czarnka na opak. I może jakiś taki profesor, taki sędziwy, poważny, to jednak byłby lepszy, biorąc pod uwagę sytuację. Profesor Madczak. No profesor Matczak na przykład. <trym> wychował szkołę. rapera, to by wychował, to by wychował teraz więcej raperów. Tak. No. Um, żeby, 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 żeby ludzie przypadkiem nie popadli w jakiejś skrajności od Agnieszki Dzimianowicz Bąg, tylko żeby bardziej się zachowywali jak, jak młody matczak. No, więc to, 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 to mając uporządkowane, tylko nadmieniam, że takie głosy się odzywają, a to również mnie jakoś tak uprawnia do myślenia, że mm, nawet jeśli lewica jakieś resorty dostanie, to po prostu bardzo mało będzie mogła tam zrobić. I w obliczu tego, absolutnie rozumiem skąd teraz fraza, która podobno robi dużą karierę w szeregach SLD, to znaczy, dobrze, że razem nie liczy się do większości. No, ja chciałem podjąć ten temat w momencie, w którym ty go skończyłeś, to znaczy, nie wiemy, czy będzie jakiś rząd. Z udziałem lewicy, to czy będzie rząd z udziałem partii? Razem nie wiemy, czy w tym rządzie jakiekolwiek znaczące Ministerstwa Owej lewicy przypadną i nie wiemy, kto będzie. Jego y, premierem, więc naprawdę bym jeszcze za rozdawanie stołków się nie brał. Um, ja to mówiłem w jakiejś rozmowie z jednym z moich prawicowych kolegów, znaczy oprócz Ciebie, y, ale powtórzę to i tutaj, to znaczy, nie przywiązywałbym się naprawdę do, do, do wizji jeszcze, Agnieszki Dzianowicz, Bąk na stanowisku ministry edukacji, znaczy nie dlatego, żeby się tam nie sprawdziła, bo akurat moim, w moim przekonaniu by się sprawdziła na złość wszystkim publicystom gazety wyborczej, y, ale raczej dlatego, że tam nie ma. Wielkiej woli, tak naprawdę, w samej Lewicy, żeby oddawać jej to stanowisko. No, po prostu. Te negocjacje tak nie wyglądają, jak relacjonują je media. Co więcej, możemy mieć dużą pewność, że negocjacje wyglądają dokładnie odwrotnie, niż to, co, co media opisują. Znaczy, naprawdę tego możemy być, być pewni. Co więcej, jeszcze a propos rozmów koalicyjnych, choć wiem, że to nie jest główny temat naszego dzisiejszego spotkania, to mam dygresję w dygresji zakopaną w nawiasie w przypisie. Otóż. Jeden z powodów, dla których partia razem, w któ która stanowi chyba 90% polsko-palestyńskiej grupy parlamentarnej tak długo zwlekała z wydaniem jakiegokolwiek stanowiska na temat wojny izraelsko-palestyńskiej jest takie, że jakiekolwiek stanowisko, które mogłoby być uznane za zbyt radykalne, byłoby pierwszym powodem, żeby odstrzelić tę partię z przyszłej koalicji sklejając ją z Hamasem. I już zresztą oczy moi wyobraźni, te tytuły widzą. No. pro ProHamasowska lewica została wykluczona z przyszłego rządu, mówi premier Tusk, z zwolennikami terroryzmu gabinetu tworzyć nie będziemy. To znaczy, ja doskonale też rozumiem. Mówi o, Anna Maria Żukowska. Prawda, ale y, wiesz o jakiej logice tutaj mówię, to znaczy... Y, Oczywiście, y tak, tak. No, y, druga konfederacja, tak, konfederacja na lewo, no bo to jest ten wizerunek, który próbowano y, tworzyć. Przypomnę, przypomnę TikToka Donalda Tuska, gdzie na pytanie, razem czy konfederacja odpowiedział osobno, i to, że razem się nie liczy, idzie tak daleko, tu jeszcze raz odwołam się do plotek, bo co tam, raz bądźmy takim medium, które spędza czas na plotkowaniu o polityce, że ponoć jak Włodzimierz Czarzasty w różnych targach powołuje się na to, że on przecież nie ma znacząco mniej posłów od trzeciej drogi, no więc czemu on miałby nie mieć na przykład wicepremiera, no to uzyskuje odpowiedź, że ej, ale posłów razem to ci nie liczymy, bo, bo to nie są twoi posłowie, ty nad nimi nie panujesz. Ty nie wiesz, czy oni, jak oni się zachowują. Chowają I czy oni nas nie porzucą na którymś zakręcie, a na zakręcie mieszkania, na zakręcie aborcja, na zakręcie służba zdrowia. W związku z powyższym razem jest traktowane jako coś, co i jest, i nie jest, tak? Razem jest koalicjantem Schrödingera, yy, rodzącego się bloku, i według mnie to jest teraz pytanie dla nich zupełnie tożsamościowe, to znaczy, czy oni chcą brać udział w triumfalnym powrocie. Donalda Tuska i, i, i jego frakcji do władzy, czy chcą żerować to, co tam będzie miało miejsce. Według mnie najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że chcą wyjść na partię dojrzałą, odpowiedzialną, propaństwową, więc bardzo chętnie zrazu tą koalicję poprą. Jeśli będą dla nich jakieś stanowiska, zwłaszcza te straszne i niewdzięczne typu minister zdrowia, to, to je wezmą. Um, natomiast będą następnie polowali na pretekst, żeby z hukiem. Z tej koalicji wyjść, to będzie jakieś głosowanie, to będzie jakaś decyzja i zacząć siebie budować już z myślą o kolejnych wyborach jako tą lewicę, która się ani, ani Tuskowi, ani Kaczyńskiemu nie kłania. Zacząłem od gospodarki i na gospodarce ten segment skończę. Jeżeli można mieć jakąś nadzieję, choć sam powiedziałem, że wiązanie nadziei z politykami to niewiele się różni od wiązania sobie sznurówek na szyi, ale już to powiem. No. Jeżeli można mieć jakąś nadzieję, czy można mieć jakieś oczekiwania wobec premiera Tuska, to chyba takie, że jako polityk znane jest z tego, że nie lubi bujania łajbą jakiegoś specjalnego, specjalnie wielkiego, Ortodoksji, radykalizmu i bolesnych, e, e, trudnych decyzji, które, które budzą potem statek. Statek Donalda Tuska jest od tego, żeby stać w porcie. Tak, tak, tak. To. Gdyby to był ten Donald Tusk, to nie powinien on słuchać do rad tych wszystkich pseudoekspertów, hunwejbinów poukrywanych po różnych pseudofundacyjkach, tych wszystkich wyznawców teorii ekonomii wiecznie za krótkiej kołdry. Znaczy tych ludzi od pieniędzy nie ma i nie będzie, pieniądze się skończyły, WWZela, Grecja, scenariusz argentyński, węgierski, Hiperinflacja, hmm, co tam jeszcze było, tak? Znaczy, jeżeli Donald Tusk naprawdę y, nie chce oddać władzy w ręce PiSu już za dwa albo cztery lata, Cesarstwo Rzymskie upadło u szczytu potęgi przez świadczenia socjalne. Tak, to to nie powinien słuchać tych ludzi. Znaczy, yy, znaczy to, to byłby dowód jego politycznej dojrzałości i tego, że mhm. wie, jak się tę politykę robi. I że y, to zawsze o nim mówiłem, więc tu nikt mnie nie zarzuci, że teraz się nawróciłem na to po wyborach. To zawsze o nim mówiłem. Znaczy, że on czyta nastroje dużo lepiej niż jego otoczenie i po stokroć lepiej niż media, które mu kibicują. Znaczy, w tym sensie on jest politykiem wybitnym, bo on rozumie w jakimś sensie dalej główny nurt polskiego myślenia, nasz narodowy habitus, um, pewien duch, który tutaj się unosi i też wie, że nie jest to duch rewolucyjny, a, a tym bardziej nieskory do poświęceń i myślę, że nie chciałby temu społeczeństwu narzucić tych poświęceń, gdy one nie są konieczne. A nie są, znaczy w jakimś sensie tak. ty, o tym też mówi list stu ekonomistów Polskiej Sieci Ekonomii, który polecaliśmy i będziemy polecać także i w tym odcinku. Um, naprawdę ten przyszłoroczny deficyt da się da się sfinansować, naprawdę. I, I nie ma też tej presji, którą miał poprzednim razem, bo dlaczego Tusk podniósł wiek emerytalny, mm. No, bo można by było powiedzieć, że to taka bardzo nietypowa decyzja dla, dla premiera Tuska. Natomiast moim zdaniem to była kwestia tego, że on potrzebował się wtedy budować w Europie jako reformator, że kiedy kolejnym rządom się nie udawało podnosić wieku emerytalnego, a wszyscy wszyscy eksperci, cała, cały, cała ta powiedzmy, ogólna europejska klasa dyskutująca cały czas powtarzała, że trzeba podnosić, to uważam, że Donald Tusk, który już wtedy był absolutnie zdecydowany na karierę unijną, musiał wykonać jakiś taki bardzo wyrazisty gest, yy, mający na celu spozycjonowanie go jako wielkiego reformatora. Mam wrażenie, że to, to nie było bez znaczenia. W jego kalkulacji taką tezę kiedyś sformułował profesor Antoni Dudek, i uważam, że może być tutaj coś na rzeczy. Teraz on nie będzie miał takiej potrzeby, teraz on będzie miał fundamentalnie potrzebę dokładnie odwrotną, to znaczy uspokajać, 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 żeby nie stało się nic, co mogłoby urealnić perspektywę powrotu Pisu do władzy, i to będzie kwestią, która będzie mu gwarantowała poklask zagraniczny i jeszcze może otwierała go na na jakąś karierę na poziomie powyżej polskim, jak oni by to pewnie widzieli. No a skoro słowo na e i poziom powyżej Polski padły, no to przechodzimy płynnie do trzeciego i ostatniego dzisiaj tematu, czyli tak naprawdę wewnątrzkrajowego sporu o reformę traktatów. Budują nam się powoli w Polsce dwa obozy. Obóz, który przekonuje, że zmiana unijnych traktatów to jest. Tworzenie europejskiego superpaństwa i federalizacja wprowadzana tylnymi drzwiami, podporządkowanie tak naprawdę polityki woli Niemiec lub w najlepszym wydaniu Niemiec i Francji i kompletne tak naprawdę przebudowanie Europy, jaką znaliśmy w taki super państwowy twór, gdzie zdanie krajów mniejszych, a już na pewno krajów takich, jak Polska, nie będzie miało najmniejszego znaczenia i wręcz dojdzie do takiej automatyzacji decyzji, która tą dem demokratyczną fasadę Europy, Europarlamentu, instytucji europejskich zburzy do końca. Przeciwko tego obozu stoi drugi, który jakbym chciał powiedzieć, że ma przeciwne zdanie, ale on chyba nie ma zdania, tylko chce płynąć w głównym nurcie, taki jakby ten główny nurt nie był, a z europejską integracją Um, nie widzi problemów, ale nie widzi problemów nawet nie o tyle, że stawia to jako świadomą diagnozę, tylko no po prostu nie widzi ich, bo widzieć ich nigdy nie chciał, nie postrzega tego w tych kategoriach, a y, wyraża takie twarde przekonanie, które też skąd nie jest wygodne, bo zwalnia z myślenia, że bycie w Europie jest dobrym, dobrem samym dla siebie, więc wszystko, co się w tej Europie dzieje, musi również być dobre i warto tam y, być. Spór pewnie y, nabierze jeszcze temperatury, nawet jeśli nie konturów w najbliższych miesiącach, bo ty, z tego co zrozumiałem, stawiasz nawet tezę, że ten spór o euro, traktaty, o superpaństwo i federalizację, będzie, jeśli dobrze zrozumiałem, trampoliną wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Ten bój o suwerenność ma Prawo i Sprawiedliwość wystartować do kolejnych nadchodzących wyborów, a w tym cyklu wyborczym przed nami i eurowybory, i samorządowe, i prezydenckie. Czy tak? Tak, bo y, oglądam TVP Info, studiuję prawicową prasę, słuchałem wystąpienia premiera Glińskiego na Kongresie Republikańskim i w każdym z tych trzech miejsc y, bardzo często powtarzanym wątkiem było straciliśmy władzę w najgorszym możliwym momencie, to znaczy kiedy otwiera się temat renegocjacji europejskich traktatów. A to oznacza, że nasi następcy, nasi przeciwnicy po prostu pojadą do Brukseli i poddadzą i oddadzą z miejsca wszystko a jest to scenariusz katastroficzny, ponieważ mówiąc europosłem Jackiem Sariusz-Wolskim, mówiąc tonem TVP Info, no to to jest spisek lewicowo-liberalnych elit, realizowany bolszewickimi metodami, który doprowadzi po prostu do końca tysiącletnich dziejów Polski, takie państwa jak Polskie, Polska ma po prostu przestać istnieć, albo istnieć wyłącznie jakaś taka atrapa w stylu, w stylu Księstwa warszawskiego czy, czy Królestwa kongresowego w rzeczywistości będzie to byt całkowicie uzależniony na poziomie gospodarczym, kulturalnym, militarnym, na poziomie polityki zagranicznej społecznej od Centrum Decyzyjnego, które będzie znajdowało się w Berlinie i metodami, Kompletnie pokojowymi, bez jednego wystrzału, Niemcy stworzą swoją wymarzoną czwartą rzeszę, i między innymi dlatego tak bardzo się zaangażowali w kampanię wyborczą w Polsce, żeby usadzić tutaj powolnego sobie Donalda Tuska, bo wiedzieli, że idzie renegocjacja traktatów i potrzebowali usunąć głównego hamulcowego, a głównym hamulcowym, jak wiadomo, była Polska, która, jak ta ostatnia galijska wioska przed tym imperium rzymskim narodu niemieckiego, się broniła. Ta narracja jest powtarzana cały czas. Wszystkie te frazy, których używam, bolszewickie metody, spisek lewicowo-liberalnych, elit, czwarta rzecz, one się normalnie pojawiają tam w tych tekstach, więc to wszystko jest jeszcze odpowiednio propagandowo uproszczone i przetworzone, żeby, żeby było w stanie wytworzyć pożądany efekt mobilizacyjno-wyborczy. No bo w tą narracji wpisane jest także wezwanie do działania, oczywiście, to znaczy trzeba jak najszybciej, gwałt w, w trybie pilnym, odsunąć tą rodzącą się koalicję od władzy, żeby jeszcze zdążyć zatrzymać trzymać likwidację państwa polskiego. No a z kolei po drugiej stronie już słyszałem komentarze na przykład senatorki Magdaleny Bieja. No tak, no, ale Unia musi być sterowna, prawda? Już, już czytałem artykuł Wal, Waldemara Kuczyńskiego, że te traktaty są w naszym interesie, no bo, no bo Europa jest mała, Europa jest zagrożona przez, przez Indie, przez Chiny, przez nowe mocarstwa. No, trzeba tutaj budować państwa europejskie. My będziemy częścią Wielkomocarstwowego bytu. Przecież to jest dużo lepsze niż, niż kisić się tutaj w tej mętnej słowieńszczyźnie, etc. Tymczasem, oczywiście, to nie jest tak, że prawda leży gdzieś po środku. Prawda po prostu leży kompletnie gdzie indziej niż dwie główne polskie strony sporu się spierają, bo tutaj nie chodzi o to, czy państwa europejskie powołają do życia Czwartą Rzeszę i czy będą się tylnymi drzwiami najpóźniej do przyszłego Czwartku federalizować, a my nawet nie zauważymy. Będziemy jak, jak Duńczycy, kiedy zostali najechani przez trzecią Rzeszę, jak szli do pracy, to, to jeszcze byli w Danii, jak wracali z pracy, to już wszędzie wisiały swastyki, ehm, bo, bo, bo kampania trwa 6 godzin. Ehm, nie, to, to, to od razu uczulam, uprzedzam, uspokajam. Renegocjacja unijnych traktatów jest wieloletnim Procesem, który zaczyna się dopiero od Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego, potem jeszcze Parlament jako całość musi się przychylić do tych rekomendacji, zapewne do końca miesiąca bieżącego to zrobi, następnie sprawa trafia do Rady Europejskiej, no to tu też znowu trzeba będzie porozmawiać, zbudować jakąś większość, która będzie, która będzie zgodna. I zakładając, że i to się uda, no to y, dopiero wtedy się zwołuje konwent europejski, a konwent nie działa jak, jak amerykański. Kongres kontynentalny, który konstytucję sobie w parę miesięcy wynegocjował, a w półtora roku ratyfikował, tylko będzie działał bardziej jak nasz Sejm czteroletni, nie, zanim dojdzie do jakiegoś poważniejszego ustalenia. A ustalenie to oczywiście będzie efektem 100 tysięcy kompromisów w konkretnych sprawach, gdzie każdy przyjdzie z, y, przećwiczony na każdą stronę, ze swoimi prawnikami, ze swoimi ekonomistami i zacznie się jedno wielkie europejskie targowisko, które skończy się takim czy innym kompromisem. Bo tak jest zawsze. Tymczasem my toczymy dyskusję, która jest kompletnie obok tego i my oczywiście, jak zawsze, czy będzie rządził PiS, czy będzie rządziła Platforma, przyjedziemy tam kompletnie nieprzygotowani, bez żadnej wizji, tylko z garścią sloganów. Będzie albo slogan niepodległość, suwerenność, Niemcy nas biją, nie dla czwartej Rzeszy, albo będzie slogan trzeba być uśmiechniętym, pozytywnym, płyniemy w głównym nurcie, trzeba się umieć porozumieć, tak czy inaczej, wszyscy odnotują nasze stanowisko, o tyle, że w sumie to żadnego konkretnego stanowiska nie mamy, a później będą bardzo długie dyskusje na temat tego, czemu jak zwykle przegraliśmy um, wszystkie negocjacje. Prawdziwy spór i tu już ostatnie zdanie ode mnie toczy się o co innego toczy się o równowagę sił w Unii Europejskiej. Dwa najważniejsze, naj, najbogatsze, najbardziej wpływowe, najludniejsze państwa, czyli Niemcy oraz Francja, zmierzają od dłuższego czasu do tego, żeby tą równowagę jeszcze bardziej przechylić w swoją stronę. Czyli, żeby doprowadzić do sytuacji, w której cały szereg spraw zostanie e, uczyniony e, kwestiami wspólnotowymi, gdzie decyzje będą zapadały nie jednomyślnie, jak to ma miejsce do tej pory, tylko będą zapadały w większościowym głosowaniu. Mówiąc szereg spraw, mam na myśli spraw 60 kilka i to tak newralgicznych, jak kwestie związane z podatkami, z edukacją, jak problematyka związana z obronnością. Hmm. No, długo by tu wymieniać, a będą też sprawy, które będą wyłączną kompetencją Unii Europejskiej, czyli środowisko i bioróżnorodność. A tu wiemy, że można bardzo wiele zmienić czy narzucić, kładąc rękę na kwestiach środowiskowo-klimatycznych. Wreszcie, Dążenie jest takie, żeby Unia Europejska miała wspólny budżet, który również będzie większościowo przyjmowany, czyli nie można budżetu zablokować na zasadzie, że jednemu krajowi to nie odpowiada, i żeby też zmierzała do ujednolicenia swojej polityki. Zagranicznej i do ujednolicenia swojej polityki obronnej, również w oparciu o wolę większości krajów. No i tu cały, oczywiście, przekręt polega na tym, że biorąc pod uwagę, jak ludne są Niemcy i Francja, to one są w stanie, jeśli się porozumieją, wszystko bardzo łatwo zablokować i dość łatwo wszystko przepchnąć. To znaczy, potrzebują sobie tylko znaleźć odpowiednią liczbę koalicjantów niewielką liczbę koalicjantów Włochy, Hiszpania, kraje południa Europy i powinny tutaj generalnie robić wynik, tymczasem nasz region i znajduje się w bardzo trudnym obszarze i sprawy związane z polityką zagraniczną i obronną dla nas są mają najwyższą wrażliwość, nie mogą tego sobie powiedzieć na przykład Belgowie, Luksemburczycy, Portugalczycy, a jednocześnie jesteśmy najbiedniejszym regionem Unii Europejskiej, no więc też takie poczucie, że ktoś coś może przegłosować ponad naszymi głowami, może nam coś zabrać, może nam mniej dać. No, siłą rzeczy budzi nasz lęk, tymczasem gdyby, mówiąc obrazowo, Polska i dziewięć pozostałych krajów, które wchodziły do Unii w 2004 roku, jak jeden mąż przeciwko czemuś zaprotestowały, nadal nie mają siły, żeby to zablokować. Jeśli jak jeden mąż wystąpią, żeby z kolei coś uchwalić, nadal nie mają siły, żeby to przegłosować. Podobnie zwiększenie uprawnień Europarlamentu w sytuacji, w której wiadomo, że najliczniejsze delegacje wysyłają tam Niemcy i Francja również będzie, będzie, będzie rozgrywało się na ich korzyść. I my powinniśmy teraz toczyć rozmowę, moim zdaniem, jak inteligentnie stworzyć doktrynę, nie hasło, doktrynę polskiego suwerenizmu. Ja bym go nazwał suwerenizmem otwartym. Proeuropejskim, prointegracyjnym, tak dalej, ale broniącym naszego koniecznie interesu. Koniecznie. Tak, uśmiechnięty suwerenizm byłby moim hasłem. Um, a nie na temat tego, jak ratować polską niepodległość i nie usunięcie Polski z mapy, bo takiego ryzyka nie ma, ani nie na temat tego, co zrobić, żeby wszyscy nas lubili. Bo bycie lubianym jest jednym z elementów polityki międzynarodowej, ale naprawdę nie tym najbardziej istotnym. Tu postawię kropkę, Marcinie, bo miałem jeszcze kilka spraw w tym konkretnie temacie do rozgrzebania, ale też zegar i mój stan zdrowia dzisiaj mają swoje granice wytrzymałości. I pozwolisz, że przejdę od razu do left komendacji na ten tydzień. Ale no, jeżeli Twój stan zdrowia osiągnął już, osiągnął już stan tak zły, jak, jak polska debata na temat, na temat Unii Europejskiej, to trzeba to uszanować i tak jestem pod wrażeniem, czym, czym że przeciąć. dwie godziny dałeś radę. <laughs> dokładnie. I czym prędzej to uciąć. Słuchaj, w dzisiejszych rekomendacjach, czyli znanym i lubianym segmencie naszego programu, w którym polecamy no, lektury, gry, filmy, seriale, książki, na które warto poświęcić czas, ja mam, w jakimś sensie rekomendację podwójną, e, Rekomendacje fundacji Izaaka Azimowa, zarówno książki, klasyka science fiction, ale i amazonowej, nie, przepraszam, apple playowej, no jakiejś tam korporacyjnej w każdym razie, ekranizacji tegoż, też tej, tejże książki, której drugi sezon obejrzałem nieco z opóźnieniem i jest to sezon wybitny, to znaczy z serialu, który ma taki trochę dramatyczny, formulaiczny, jednak powolny dość charakter i w pierwszym sezonie, rozwija się w takie kompletne w ogóle dzieło science fiction, które czerpie i ze space opery, i z film, i z trochę filmu poli dramatu politycznego, thrillera politycznego i, i kina konceptualnego. Jest naprawdę bardzo dobry, ale też i po prostu wprowadza w to uniwersum postaci, które chce się lubić. Ale moja rekomendacja nie jest tak naiwna, to znaczy nie jest tak jednowymiarowa, ponieważ rekomenduję fundację także dlatego, że doszedłem do przekonania, że jest to doskonała jednak metafora, której warto użyć, ponieważ oczywiście, że galaktycznym imperium są współczesne Stany Zjednoczone, a fundacyjny akt terroryzmu, który spotyka Galaktyczne Imperium na początku, owo zburzenie tego mostu, tudzież łuku orbitalnego na Trantorze przez terrorystów, na które w odpowiedzi Imperium bombarduje dwie zupełnie niewinne planety, jest oczywiście o Afganistanie i Iraku, a cały motyw uwiądu, jakby imperium, które wciąż jakby nie chce do siebie przyjąć do wiadomości tego, że umiera i, e, i, i nie chce jakby pozwolić na to, żeby ten rozkład trwał dalej, więc dalej łata kolejne kryzysy, mimo że zasiało już ziarna rebelii, nie, I te ziarna rebelii kiełkują, e, tak naprawdę proces więdnięcia jest zewnętrzny, więc jakby te okoliczności brzegowe już są e, i wybitny matematyk, tak, geniusz psychohistorii Harry Seldon, jakby im te okoliczności Opisał i powiedział, ale jednak oni wiedząc, że one są, jakie są, dalej podejmują takie doraźne działania, które, które mają temu, temu zaradzić, a każdy kolejny prezydent jest tak naprawdę, przy tym, każdy kolejny imperator jest tylko klonem swojego poprzednika, jest równie brutalną też metaforą dynastycznego charakteru amerykańskiej polityki, gdzie po jednym Bushu przychodzi kolejny, po jednym Clintonie chciałaby Partia Demokratyczna, żeby przychodziła kolejna Clinton, a, a Biden, tak jak był w Białym Domu 10 lat temu, tak do niego wraca. No więc, no więc muszę coś o tym napisać, zbieram się do tego, żeby w końcu usiąść, ten tekst o fundacji Azimowa jako o aktualnej również politycznej metaforze jakoś się zmaterializował i stąd sam wróciłem do lektury, wróciłem do serialu i wszystkim Wam to gorąco polecam. A ja pomyślałem, czego jeszcze nigdy nie left komendowaliśmy. Były filmy, były seriale, były książki, były. Nie było, książki, były gruby, nie było. rzeczy. Plaszówkę nie, Tak, By były Plaszów kanały na co YouTube. Co nigdy nie było komiksu. Więc ja, skoro tak dzisiaj tak mordowałem ten temat I Wojny Światowej, zachęcony do tego przez generała Załużnego, polecam wam komiks. To była Wojna Okopów Żaka Tardiego 1914-1918. Jak można się domyśleć z tytułu, ta powieść graficzna, bo to określenie chyba lepiej pasuje niż komiks, to seria scen, seria opowieści dotyczących tego, jakim doświadczeniem, jaką traumą była pierwsza wojna światowa, jak wyglądała ta, ta codzienność wojenna. Nie ma tu chwały, nie ma tu sztandarów, nie ma tu wspaniałych zwycięstw, jest brud, jest zimno, jest strach, jest krew, jest śmierć. Komiks ma wymiar bardzo silnie antywojenny, on pokazuje wojnę jako taką maszynkę do mielenia ludzkiego mięsa. Ja mam odmienne spojrzenie na pierwszą wojnę światową, także jako Polak, no bo ta ta, ta wojna jednak dała nam niepodległość. Natomiast od tego aspektu wojny, które Tardy szczególnie wydobywa, nie wolno odwracać wzroku. Niedawno zrobił to u nas Szczepan Twardok, za co bardzo wielu go skrytykowało. A moim zdaniem, właśnie za mówienie prawdy i zamówienie tego, co się widziało na własne oczy, za nielukrowanie, zasłużył raczej na pochwałę. E, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że nic w jego wypowiedzi nie było antyukraińskiego, wręcz przeciwnie. E, pokazać, jak ciężka jest ta wojna dla, dla ukraińskiego szeregowego żołnierza e, przysparza mu, mu chwała niej pozbawia. E, więc powieść graficzna Jacques'a Tardiego to była wojna okopów jest tym, co chciałbym wam tym razem zarekomendować. I w tym sensie również ta metafora czy analogia z pierwszą wojną światową jest moim zdaniem słuszna. Bardzo bardzo niewykluczone, że i ta wojna doczeka się swojego na zachodzie bez zmian. Tym bardziej, że już teraz nawet głównodowodzący ukraińskich sił zbrojnych mówi, że wojna wkroczyła w tę fazę, o czym i my na antenie tego podcastu ostrzegaliśmy nie od wczoraj. Mówiłem to ja, Jakub Dymek. Oraz ja, Marcin Giełzak. I dziękujemy za spędzone z nami dwie godziny. Jeżeli chcecie, aby takich programów, odcinków i formatów powstawało więcej, chcecie dołączyć do naszej wspólnoty. I społeczności komentujących i dyskutujących na platformie Discord, lub otrzymywać zaproszenia na spotkania z nami na żywo w formacie kawa DLR, to jest na to prosty sposób. Zajrzyjcie na patronite.pl/ukośnik DLR. Wybierzcie jeden z progów wsparcia, który uprawnia Was do otrzymania tych wspaniałych bonusów. My wiem, że mamy jeszcze zaległe podziękowania do nagrania, bo i tych, którzy zapisali się na progi uprawniające do osobistych podziękowań, było ostatnio niemało. A robiąc to, pomożecie nam tworzyć i przede wszystkim rozwijać ten program, bo właśnie na Patronite trwa nasza zbiórka na najbardziej opiniotwórcze, najlepsze medium po lewej stronie, które zobowiązaliśmy się dla was po przekroczeniu pewnego progu po prostu powołać do życia i w, tej, w tym zobowiązaniu trwamy. Stąd patronite.pl pomóżcie nam to zrobić. A teraz dziękujemy za waszą życzliwą uwagę, no i widzimy się. Już niebawem w kolejnym odcinku z serii Lewy Prost. Dzięki i do usłyszenia niebawem.